Powiedzcie mi, czy dobrze mnie słychać, bo w tej sali się mówiłem. Słychać mnie? Słabo? Czy mam mówić głośno? Dobra, będę starał się mówić głośno. Mam z tym pewien problem. Dobra. Witam was wszystkich na spotkaniu Trójmiejskiego Dżuga. Jestem tu po raz pierwszy, ale bardzo się cieszę, że udało mi się tutaj przyjechać w końcu. Planowałem to już od bardzo dawna. Jako słuchacz, ale no cóż, nie wyszło. Trochę może o mnie, że mam nadzieję, że zanim opowiem, zacznę o temacie, mam nadzieję, że po tym, co powiem o sobie, może będziecie chcieli o nim posłuchać. Pracuję w Allegro, jakbyście się nie domyślili. Zajmowałem się architekturą, programowaniem, czasem pracą przy produkcie, generalnie dużą ilością aspektów związanych z IT. Ale jak się można domyślić, to co jest u nas naszą największą siłą, to jest to, że wiemy o was wszystko, absolutnie, co można wiedzieć. Mamy wasze wszystkie wyszukiwania, mamy wasze wszystkie oferty i tak dalej. Co to znaczy, co oznacza dla nas, że mamy bardzo, bardzo, bardzo dużą ilość danych. Danych, no, zwykle nieustrukturyzowanych, bo dane, które dostajemy z wyszukiwań, czy często z opisów ofert, no to nie są dane ustrukturyzowane. Więc no, jak można się domyślić, no, najfajniej byłoby coś z tym danym jednak zrobić. Robimy to z różnych powodów, oczywiście głównie po to, żeby zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, ale też przy okazji też spowodować to, że wyszukiwania stają się lepsze, czy łatwe, czy bardziej precyzyjne i tak dalej. Temat, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, jest związany z pewną biblioteką, która nas w tym bardzo mocno wspomaga. To biblioteką jest oczywiście Lucene. Nie tylko. Oprócz Lucene chciałem też opowiedzieć o narzędziach, które są oparte o tą bibliotekę. No i może już kontynuując, idąc dalej. O czym właściwie faktycznie chciałem opowiedzieć? Chciałbym powiedzieć o Lucene i narzędziach opartych, tu dokładnie Elasticu, w kontekście analizy danych. Analizy danych tekstowych, bo głównie do tego, co zostało stworzone. To jest, jak pewnie z was większość wie, Elasticsearch to jest usługa do wyszukiwania pełnotekstowego. To, co mam nadzieję pokazać, to jest to, że wyszukiwanie pełnotekstowe nie jest jedynym rodzajem analizy, który pozwala nam przeprowadzać. Skupimy się bardziej tutaj na tym, co faktycznie zrobić z tekstem, jak go później zrobić z nim fajne rzeczy. Mam nadzieję, że fajne. Mi się podobają. To, co chciałbym wam przedstawić, bo nie wszyscy to wiecie, chciałbym wam opisać działanie Lucene, czyli jak ten Lucene to jest coś, co jest pod spodem Elastica, jak i też Solara, jeśli ktoś z was akurat zna to narzędzie. Opowiem wam, jak ono mniej więcej działa. Nie będą to może duże szczegóły, ale ponieważ ta prezentacja była zrobiona na JDD, a mamy tutaj troszeczkę więcej czasu, z tego co słyszałem, to jeśli byście chcieli wiedzieć więcej na ten temat, to po prostu zapytajcie po prezentacji. Ja uwielbiam na to mówić i mówić godzinami, także ostrożnie z pytaniami. Zadawajcie je precyzyjnie. Jak skończymy już z tym, jak działa Lucene, chciałem wam opowiedzieć trochę na temat tego, czego ja bardzo często ostatnio w pracy korzystam, czyli z Elasticsearcha, a dokładniej skupić się na aspekcie agregacji tak zwanej. Co to jest, to o tym powiem w szczegółach trochę więcej. No dobra. Wydaje mi się, że możemy już przejść do meritum, nie mam pojęcia, co się odmienia. Dlaczego to właściwie używamy Lucene? Jak pewnie większość z was wie, bazy danych pozwalają na jakiś rodzaj wyszukiwania, analizy danych i tak dalej. Jeśli to nie są SQL, to są też są NoSQL, tak zwane Cassandra, MongoDB i tak dalej. Mają wszystko. Niektóre z nich mają pewne aspekty tego, co potrafi Lucene, chociażby moim zdaniem całkiem niezły silnik agregacyjny w MongoDB. Ale jednak Lucene ma pewne plusy nad tymi wszystkimi narzędziami. Przede wszystkim Lucene zostało stworzone jako narzędzie do wyszukiwania pełnotekstowego. I tak jak prawie nic nie jest tak bardzo nieustrukturyzowane jak tekst w internecie. Czy to wpisywane przez użytkowników, czy to na stronach internetowych. To jest po prostu blacha jakiegoś tekstu, która no, jest zwykle dość trudna do przetworzenia. Trudność wynika z wielu powodów. Po pierwsze faktycznie ten brak tej struktury, ale też oczywiście język potoczny. Te dane są w języku polskim, angielskim, niemieckim i każdym innym. Są w różnych formach, są małymi i dużymi literami, są z literówkami oczywiście, jak zwykle. No generalnie można powiedzieć, że jest dość spora trudność w przeglądaniu takich danych tekstowych w sposób, w którym my byśmy byli w stanie coś z nimi zrobić sensownego, czy je jakoś zanalizować pod względem grupujący w jakiś sposób, czy spróbując wyciągnąć z nich jakiś sens. Lucene tutaj przychodzi z ratunkiem tak naprawdę dzięki dwóm rzeczom. Pierwszą z tych rzeczy to jest sama struktura danych, jaką ona ma pod spodem, czyli tak zwany odwrócony indeks, którym treści wskazują na dokumenty, dzięki czemu jesteśmy w stanie bardzo szybko powiedzieć, że słowo kod pojawiło się w tym i tym dokumencie.
No ale żeby jest także komponent związany z analizą samych danych tekstowych, który pozwala wszelkiego rodzaju formom kota, czyli kota, kotów i tak dalej, przejść do tego właśnie podstawowego słowa i zostać w ten sposób zapisane w tym odwróconym indeksie. Komponent dotyczący analizy danych tekstowych jest potężny i postaram się troszeczkę o nim więcej opowiedzieć zaraz. Jak wspomniałem, struktura danych jest tutaj dość istotna, więc jeśli szukamy danych, a niezależnie czy robimy to szukając gdzieś na stronie, czy faktycznie chcąc analizować te dane, no to musimy jakoś je szybko znaleźć. No i dzięki tej strukturze danych, którą przed chwilą opisałem i temu, że i algorytmom użytym, no dzieje się naprawdę bardzo, bardzo szybko. Czemu jeszcze? No, Lucene od początku miał pewne dość uproszczone narzędzia pozwalające na analizę nie tylko dla wyszukiwania, ale też właśnie, żeby powiedzieć coś o zbiorze danych. W Lucene ten moduł nazywa się facetingiem, facesetting. To jest to bardzo prosty sposób na zrobienie pewnych statystyk na pewien temat grup danych. Elasticsearch rozwinął je w dużo bardziej zaawansowane agregacje, o których dzisiaj opowiem więcej. No i co jest jeszcze interesujące? Coś, co jest bardziej interesujące oczywiście dla wyszukiwania niż dla analizy, ale ocena trafności zapytań, czy ocena trafności dopasowanych dokumentów. To myślę, że wydaje się być dość oczywiste, jeśli ktokolwiek z was korzysta z Google'a, zakładam, że wszyscy to robicie. Trafność to jest coś, co powoduje, że dokumenty trafiają do góry, czyli niekoniecznie muszą to być z tego powodu, że najwięcej razy trafiło się dane słowo, które użyłeś w tekście, ale to też może wynikać z tego, że dane słowa były, że dopasował takie słowa, które były rzadko wykorzystywane, czy z wielu, wielu innych powodów. Ocena trafności jest jedną z podstaw Lucene, czyli też również narzędzi, które z niej korzystają. Nie powiemy tutaj, nie będę o tym mówić tutaj za dużo, jeśli chcecie coś wiedzieć więcej, to powiedzcie. Tutaj chciałem się faktycznie nastawić raczej na analizę danych, ale jak już powiedziałem, mamy trochę więcej czasu, mogę też powiedzieć o tym. Jak już wspomniałem, co to jest właściwie Lucene? Czym jest właściwie indeks Lucene? Indeks Lucene to jest tak naprawdę zestaw dokumentów na dysku, które są opisywane za pomocą termów, czyli te termy to są słowa, czy przenazywane tokeny, które znajdują się w danym dokumencie. Jeśli mamy dokument, który nazywa się Ala, który brzmi Ala ma kota, no to w tym dokumencie znalazłoby tam się Ala ma i kota na przykład, nie? Zawsze oczywiście zależy, w jakich formach to trafi, to zależy jeszcze od naszej analizy, no i to, co możemy, co indeks ten daje, to jest to, że, czyli odwrócony indeks, to jest to, że jesteśmy w stanie, mając słowo Ala, namierzyć od razu wszystkie dokumenty, które to słowo posiadają. Bardzo przyjemna rzecz, co zwłaszcza się przydaje w tym, że w ocenianiu dokumentów, dlatego że no, Lucene musi przejrzeć wszystkie dokumenty, żeby ustalić, jeśli chcemy ocenić jakość danego dopasowania, musi przejrzeć je wszystkie. Także szybkość dostępu do tych danych, czyli właśnie ten odwrócony indeks, jest tutaj no, podstawową rzeczą. Jak powstaje ten indeks? Indeks składa się z segmentów. Każdy taki pojedynczy segment to jest właściwie taki mini indeks, właśnie po prostu normalny indeks i ten nasz duży indeks składa się po prostu z pewnej sumy tych małych segmentów, mniejszych segmentów. Może być też to dowolna liczba od 1 do no, rozsądnie byłoby, gdyby tego nie było za dużo. Co pozwala na kilka rzeczy, to między innymi to, że możemy szukać szybciej, bo możemy równolegle szukać w kilku tych segmentach. Indeksy, segmenty, co jest dość ważne, są niemutowalne, to znaczy absolutnie nie możemy ich zmienić. Jest operacja, która pozwala na zmniejszenie ilości segmentów, ale ona tworzy nowe segmenty i kasuje stare. Plus jest taki, że możemy, że faktycznie operacja przeprowadzona raz będzie da ten sam wynik za każdym razem. Plusy to również daje w przypadku usług, które wykorzystują Lucene do operacji sieciowych, bo segmenty możemy sobie kopiować i wiemy, że ten segment on zawsze będzie w tej samej wersji wszędzie. Jeśli kasujemy dokumenty, bo oczywiście możemy to robić, odnotowywana jest w następnym segmencie informacja o tym, że dokumentu już nie ma, nie pojawi się on w wyszukiwaniu oczywiście i podczas kolejnej optymalizacji, bo tak się nazywa proces łączenia segmentów razem, dokumenty oczywiście znikną. W Lucene segment się tworzy tak naprawdę podczas commitu, to jest coś podobnego oczywiście do commitu na bazie danych. Zwykle mamy tutaj do czynienia z indeksem, który jest na dysku, tym, który został zakomitowany, jak i indeksem, który mamy aktualnie w pamięci. Czyli jeśli zapisujemy sobie dane do indeksu przez obiekt w Lucene, to się nazywa index writer, to dokumenty, które zapisaliśmy do niego są już znajdowalne, ale jeśli podłączylibyśmy innego writera lub readera do tego samego indeksu na dysku, to oczywiście ich nie zobaczymy. One są jeszcze w pamięci, jak zrobimy commit, to one faktycznie trafią jako osobny segment na dysk.
podstawową strukturą, którą warto znać w Lucene, która opisuje nam właśnie dokumenty, te właśnie tokeny, które znam wcześniej, to jest token. Token składa się z kilku informacji, które są powiązane z dokumentem. Oczywiście najważniejszą z nich jest wartość tekstowa tego tokenu. To jest zwykła tekstowa, tak jak wszystkie dane będą tekstowe, nawet jeśli nie są tekstowe. Oczywiście Lucene pozwala na zapisywanie innego rodzaju pól, tylko efektem, ostatecznym efektem jest tak, to pole jest w jakiś sposób, tokenem. Start offset i end offset określa, gdzie ten token oryginalnie zaczyna się w dokumencie. I tutaj warto zauważyć jedną rzecz. To już trochę o tym wspomniałem. Analiza danych przy Lucene powoduje to, że oryginalny token, który mieliśmy w dokumencie, czy tekst, on nie będzie taki sam, albo przynajmniej nie zawsze będzie taki sam, jak już zostanie zapisany. Ta informacja nam powie o tym, gdzie oryginalny zaczynał się i kończył. Pozostałe informacje, które mogą, nie muszą trafić. Tutaj jak dam jedną taką przykładową, czyli to jest type. Mamy sposoby, żeby przeanalizować to podczas, to się nazywa proces indeksowania, jakiego typu jest token. Tutaj jak jest to słowo, ale może być też na przykład alfanumeryczny token i tak dalej. Są jeszcze inne miejsca, jak na przykład position, które określa nam jak tokeny są poukładane względem siebie w dokumencie i tak dalej. Tych pól tak naprawdę może być znacznie więcej, co więcej możemy dodać własne. To jest pewien blok, który pozwala nam na to, żeby w trakcie procesu analizy dorzucić własne informacje, które w tej procesie mogą być używane dalej. Pokażę pewien przykład z tym, jak przejdziemy dalej. Teraz przykład tego, jak taka analiza właściwie może działać. Wychodząc z informacji, ze zdania wiadra były koloru czerwono-niebieskiego. Nie wiem, czy to się z myślnikiem powinno pisać. Ważne. Przechodzimy przez pewne wyczyszczenie na informacji o znakach specjalnych. Możemy też doprowadzić do form podstawowych, tak jak wspomniałem wcześniej. I na końcu dostaniemy taki wektor, który nam, oczywiście to zawiera więcej informacji, między innymi te, które opisałem wcześniej, ale powie nam przede wszystkim o tym, że z jakich tokenów składa się dany dokument i w ten sposób zostanie on zapisany do indeksu. Taka informacja po prostu do niego trafi. Teraz, jak już mówiłem, nie chciałbym za dużo mówić o zapytaniach, jednak warto o tym mówić, bo to jest, od tego wyszło to narzędzie. Analiza, którą szybko pokazałem tutaj, ona odbywa się również oczywiście podczas pytania, dlatego właśnie jak wpisujecie coś w Google, czy który raczej nie używa Lucene, bo używa wszystkiego swojego, ale czy w Allegro, który akurat używa Lucene, to analizowane są nie tylko dokumenty, które trafiają do naszego indeksu, czyli u nas oferty, ale także zapytania, które wy zadajecie, czyli wszystko, co wpiszecie, przejdzie przez jakiś młynek, który ma spowodować przynajmniej zdanie, to nie zawsze to się udaje, że to, co wy wpisaliście, jest zgodne z tym, co jest w indeksie, przez co to rzeczy się znajdą. Porównanie podczas wyszukiwania odbywa się po prostu za pomocą porównania 1:1. Czyli te dwa stringi muszą się ze sobą zgadzać, dlatego ważne jest, żeby procesy analizy, które mówią o tych samych bytach, doprowadziły do tych samych tokenów w indeksie, czyli żeby wszystkie koty się spotkały. To się muszą znaleźć, ale niekoniecznie te procesy muszą być identyczne. Przykłady pokażę już niedługo. No dobra, co to jest właściwie analiza w Lucene? Na czym polega ta cała magiczna praca, która powoduje, że z tego zdania, które mieliśmy u góry, dostaniemy tokeny, które mamy na dole? Składa się ona z trzech części. Są to car filtry, tokenizer i token filtry. Z taką specyfiką możemy mieć dowolną ilość car filtrów. Oczywiście należy pamiętać, jak mówię, dowolną ilość, to jest w granicach rozsądku. Tutaj wszystko się dzieje podczas każdej operacji, na przykład zapisania dokumentu. Więc każda z tych rzeczy to są po prostu coś, co operuje na naszych danych, więc oczywiście jeśli dołożymy tego zbyt dużo, no to wydajność nam spadnie. Zawsze warto ważyć za i przeciw, która część może być wolniejsza, która szybsza. Mamy jeden tokenizer. Car filtry działają na tym, co wprowadziliśmy. To jest cały tekst, bez żadnych przecinków, znaczy bez żadnych przerw, po prostu zestaw znaków. Na tym działają car filtry. Car filtry mają za założenie zmienić ten zestaw w coś, co jest dla nas wygodniejsze. Następnie mamy tokenizer, który bierze już te zmienione, bądź też nie, bo jak już powiem, N również oznacza 0, nie musimy mieć żadnych car filtrów. Tokenizer nam weźmie nasz tekst i potnie go na kawałki i stworzy nam tokeny. Po tych tokenach możemy sobie jeszcze wprowadzić operacje na tak samych tokenach. Do tego służą token filtry i znowu może być ich nic, a może być ich też większa ilość. To wszystko, te wszystkie trzy operacje, czy też większa ilość operacji składa się na tak zwany analizator, który jest właściwie podstawowym bytem, narzędziem do analizy danych w Lucene.
jak już wspomniałem, card filter bierze sobie nasz tekst, modyfikuje jego znaki i przepycha go dalej. Tworzy to właśnie taki stream. Możemy sobie z jednego card filtera przepuszczać następnego card filtera, następnego, następnego, następnego i na samym końcu to musi trafić do tokenizera. Nie wiem, czy pamiętacie, ale token ma informacje o offsetie początkowym i końcowym względem oryginalnego tekstu. Problem jest taki, że jeśli zastosujecie card filtry, to oryginalny tekst już się nie będzie zgadzał. To znaczy wszystko, co przejdzie przez card filter i zmieni wam odległości, to nie będzie się już zgadzało z tym tekstem. Znaczy offset, który zostanie zapisany ostatecznie w tokenie podczas tokenizacji, nie będzie się zgadzał z oryginalnym tekstem. Są różne to powody. Myślę, że najprostszym przykładem tego, co może się zadziać, jest właśnie HTML strip char filter, car filter. Jest to absolutnie zdecydowanie niekwestionowany lider, jeśli chodzi o car filter. Właściwie 90% indeksów, które widziałem podczas analizy, miał tylko go. Powód jest prosty. Bardzo duża ilość takich analiz bywa się na stronach internetowych. Wfidujemy sobie jakieś stronki, chcemy je później móc po nich szukać i tak dalej. Bardzo klasyczna operacja. Żeby to miało sens, to oczywiście musimy się pozbyć wszelkiego rodzaju śmieci, bo tak naprawdę jak wpisywanie, jak ktoś szuka słowa href w dokumencie, to pewnie nie chodzi mu o te tagi, a przynajmniej nie te, które tworzą samą stronę. Dlatego właśnie do tego służy HTML strip car filter. Potrafi bardzo mocno zmniejszyć sam wymiar strony, którą feedujemy. Właściwie nazwa jest trochę myląca, bo on usuwa właściwie wszelkie rodzaje znaczników XML-owe, nie tylko te, które faktycznie tworzą prawdziwego HTML-a. Macie tutaj przykład użycia, czyli z tekstu, który widać tutaj, this is a test, gdzie this jest linkiem. Powstaje nam po prostu tekst, w dalszym ciągu tylko tekst, ale który się nazywa, brzmi this is a test. Niestety moja własna woda, właściwie sok. Ale Michał, kibicuję ci, jestem pewien, że ci się uda. Jak już wspomniałem, może być ich więcej, więc bardzo mnie kusiło, żeby opisać tylko ten wcześniejszy, ale to byście uznali, że tylko on istnieje, a to nieprawda. Mamy jeszcze dwa takie inne dość ciekawe filtry, które zdarzało mi się korzystać. Jeden to jest mapping car filter. Zasada jest bardzo proste. Bierzemy sobie ciąg znaków i zastępujemy go innym ciągiem znaków. Przykład macie na obrazku. Zastąpmy sobie wszystkie TH na Z, żeby brzmieć bardziej niemiecko. K na C, nie wiem dlaczego to pokazałem, ale Release the Kraken. Kraken. Patent europejski, który jest znacznie ciekawszym i w sumie to jest powód, dla którego w ogóle jednak poszedłem kawałek dalej. Dlatego, że ten jest również wykorzystywany. On potrafi nie być wydajny. To zresztą jak pracujecie z wyrażeniem regularnym, wiecie, że można zrobić takie, które zabiją waszą aplikację. Dlatego trzeba być raczej z nim ostrożnym. Ale on jak on działa? On przede wszystkim działa tak jak javowy pattern matcher tak naprawdę, czyli on wyszukuje pewne znaki w tekście na podstawie jakiegoś patternu i pozwala na zastępowanie go innymi. Tutaj mamy wykorzystanie przy okazji referencje grup z wyłaniem wstecznym. Nie chciałbym tutaj rozpisać bardziej o regexpach javowych, bo szczerze mówiąc słabo je znam. Ale wszystkie te rzeczy, które tam są też tutaj. Tutaj właśnie dałem przykład. Ten pattern akurat, jeśli kojarzycie, pozwala na dopasowanie dwóch tych samych znaków. Dzieje to się to w ten sposób, że grupy w wyrażeniach regularnych definiują nam nawiasy. Tutaj mamy tak zwany back reference, czyli odwołanie wsteczne, czyli odwołujemy się do pierwszej grupy, która została wcześniej zdefiniowana jako pojedynczy znak. Czyli tak naprawdę pattern dopasowuje wystąpienia dwóch tych samych znaków koło siebie. Zastępujemy jednym wystąpieniem, czyli $1 referujemy pierwszą grupę. No i tutaj mamy przykład, czyli Child z pojedynczą L-ką, czy teenager zastąpiony ten nager. To faktycznie ma czasem sens w języku angielskim, bo regularnie zdarza się ludziom mylić z literki podwójne z pojedynczymi. Szczerze mówiąc, ostatnio znalazłem słowo concurrence, które ma trzy razy koło siebie te same znaki i oczywiście musiałem popełnić ten błąd. Także to się może przydawać. Możemy sprowadzić ten sum do jednego, czyli tych prostych i już wszystko znajdziemy. No dobrze, tyle o card filterach. Jak już powiedziałem, one nie są zbyt często stosowane, dlatego że one działają na całej baszę tekstu. Ona może być naprawdę bardzo duża. Token filtry często potrafią usunąć pewne znaki, później przez to zmniejszyć ilość danych, które przetwarzamy. Najlepsze stosowania widzieliście przed chwilą tak naprawdę. Tych card filtrów jest więcej, ale one są rzadko stosowane. Najważniejszy, naprawdę najważniejszy element analizy, bo bez niego analizy nie ma w ogóle w Lucene, to jest tokenizer.
Tokenizer, jak sama nazwa wskazuje, tworzy tokeny. Bierze tekst, który przeszedł przez te wszystkie card filtry, które widzieliście, albo i też nie, bo nie musi być, i dzieli je na tokeny. Również zapisując dodatkowe informacje, jak chociażby te, które widzieliście na jednym z pierwszych slajdów, takie jak informacja, jaki to jest rodzaj tokena. Są takie dwa bardzo popularne, trzy popularne bazy tokeny. Whitespace Tokenizer to jest tokenizer, który, uwaga, dzieli po białych spacjach. Nie jest to może specjalnie odkrywcze, dlatego pokazuję przykład i idę dalej. Znacznie częściej wykorzystywanym tokenizerem jest Standard Tokenizer. Teraz dlaczego tak się właściwie dzieje? Standard Tokenizer po pierwsze jest dużo mądrzejszy, jeśli chodzi o dzielenie na tokeny. Jak widzicie, to wziął mi wszystkie myślniki, slashe, oczywiście backslashe i tak dalej. On to kuma, jest w stanie na tym podzielić. Jest taki bardzo fajny dokument, niektórego nie przeczytałem. Unicode Standard Annex numer 29, który mówi na temat kilka rzeczy na temat łamania słów, znaczy dzielenia słów na kawałki. Sprawdziłem faktycznie, tak to jest. Musiałem zweryfikować linka, jakby co to jest link, jakby ktoś prezentację widział. Jest strasznie długi i strasznie nudny, ale wiemy przynajmniej to, że to jest jakaś ustandaryzowana rzecz, więc tego raczej nikt nie zmieni w najbliższym czasie. Teraz to nie jest jeden powód, dlaczego ten tokenizer jest taki ważny. Dzielenie jest fajne, ok, tylko że to, co jest istotne, to są właśnie te dodatkowe rzeczy, o których wspomniałem wcześniej. Standard Tokenizer to jest to coś, co dodaje te informacje. Whitespace Tokenizer nie robi absolutnie nic. To właściwie ten cały, tak naprawdę oprócz pozycji chyba w oryginalnym tekście i znak, i tak naprawdę w słowa, on nic wam więcej nie powie. Tymczasem Standard Tokenizer powie wam, dodała się wam informacja na temat tego, jakiego to jest typu token, przynajmniej jak mu się wydaje, bo oczywiście nie zawsze to wykryje. Wydaje mi się, że jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Co jest istotne? Później po Tokenizerze mamy token filtry. I teraz token filtry bardzo w wielu przypadkach wykorzystują informacje dodane właśnie przez Standard Tokenizera. Czyli teraz, jeśli chcielibyście stworzyć swojego własnego tokenizera i udostępnić go światu, to 99,9% świata, Lucinowego oczywiście, założy, że dodaje się te informacje od siebie. Także dlatego właśnie komiterzy Lucin mocno zachęcają, zalecają, nakazują wręcz, żeby tworząc własny tokenizer faktycznie sklonować kod tego, co robi Standard Tokenizer. Właśnie dlatego, że te wszystkie informacje po prostu dostaniecie z pudełka. No to jest przykład, oczywiście on pokazuje tylko sam tekst, nie te informacje, ale tu już musicie mi się uwierzyć na słowo, albo też to zobaczyć już Lucin. Powiedziałbym, że Whitespace Tokenizer jest najprostszym tokenizerem, ale to nieprawda. Jest jeszcze Keyword Tokenizer, który nie robi nic. Keyword Tokenizer bierze sobie oryginalny tekst i przerzuca go dalej jako jeden token. Wydawałoby się, że to jest trochę bezużyteczne, ale nie jest. Mamy wiele rodzajów tekstów, które filujemy do Lucini. Część z nich to służy faktycznie do takiej analizy, którą chcemy coś wybrać z nieustrukturyzowanych dokumentów i tak dalej, ale część z nich to są informacje, które są praktycznie enumami, czyli jakieś nasze informacje, których nie musimy analizować i nie musimy też żaden sposób obrabiać. Tak? Wiemy, że późniejsze porównanie idzie po prostu jeden do jednego. Taki tokenizer się właśnie bardzo do tego przydaje i są przykłady agregacji, które właściwie keyword tokenizer jest obowiązkiem, żeby z niego korzystać, żeby te agregacje działały poprawnie. Token filtry. To jest ta trzecia część, czyli ta część, której znowu może być wiele, może być żadna. Mamy już tokeny, więc nie musimy teoretycznie nic z tym więcej robić. Ale to jest część, której się dzieje najwięcej zabawy tak naprawdę, bo to jest tutaj, jak sobie spojrzycie faktycznie na ile w Lucin samym jest dołączonych, czy sobie rozejrzycie się po internecie, ile ludzi faktycznie kodu piszą do Lucin, to zobaczycie, że faktycznie token filtrów jest najwięcej. No jest oczywisty powód tego. Tutaj już pracujemy na mniejszej ilości danych, które są już jakoś opisane przez Standard Tokenizera, więc tu już możemy eksperymentować. To, na czym nam tutaj zależy, to jest to, że chcemy z tymi tokenami coś zrobić. Mamy już sobie jakieś słowa, chcielibyśmy je przetłumaczyć na podstawową formę, chcielibyśmy usunąć niektóre tokeny, chcielibyśmy je rozbić. Chcemy po prostu na podstawie danych na temat już samego języka, chcielibyśmy doprowadzić do, dostarczyć więcej informacji do tego, co właśnie analizujemy. Taki bardzo, bardzo prosty przykład, który nie robi nic z tego, co właśnie powiedziałem. To jest lowercase token filter. Pozwolę wam zgadnąć, co to robi. Uppercase token filter również. Teraz moglibyście się zapytać, czemu to nie jest robione przed tokenizacją. Odpowiedź brzmi, może być robione. Istnieje lowercase car filter, jeśli dobrze pamiętam, ale dużo więcej sensu ma to robienie tutaj, dlatego że, jak już wspomniałem, w przypadku car filtrów mamy dużo, dużo więcej znaków. Co nie zmienia faktu, że jeśli chcecie, to możecie zrobić to tam. Synonim token filter. Bardzo przyjemny i często używany token filter, który przy okazji ma bardzo duże problemy.
Synonim token filter, jak nazwa wskazuje, służy do tego, żeby dany token podmienić na jego synonimy. I tutaj w zależności od tego, czy użyjemy takiego magicznego słówka podczas konfiguracji tego token filtru zwanego expand, przepraszam, to jest flaga, czyli albo ustawimy ją na true, albo na false, to flagę to w przypadku true zostanie zaindeksowane jako token, czyli pojawi się jako token, czyli zamiast tego tokena dojdą wszystkie tak naprawdę synonimy, czyli tutaj mamy przykład rewelacyjnego, który jest też świetny i boski. Wszystkie te tokeny trafią do indeksu, albo przynajmniej do dalszej analizy. No i w przypadku expand na false tak naprawdę wszystko sprowadzimy do jednej pierwszej formy. Teraz wydawać by się mogło, że właściwie ten expand mógł być rzadko używany, bo przecież wystarczy sprowadzić do jednej formy i wszystko zadziała dobrze, tak? No i tutaj wchodzimy właśnie w to, co o czym opowiadam, że analiza podczas zapytania i podczas wyszukiwania nie musi być tym samym. To znaczy, wyobraźmy sobie, że, i to jest częsty przypadek, że możemy sobie pozwolić na dość długi proces analizy dokumentów, ale nie możemy sobie pozwolić na długie zapytania. Chcielibyśmy, żeby one działały tak. No i to jest przykład tego, co daje nam flaga expand, czyli w trakcie analizy analizujemy wszystko, co się da, czyli wszystkie możliwe synonimy, ale wtedy już podczas analizy zapytania nie musimy tego robić w ogóle, bo już wszystkie synonimy są, więc tak się znajdą w tym dokumencie. Takich przykładów tego, co możemy, tego, że możemy dołożyć to podczas analizy jednym, a nie drugim, tak zadziała, jest nawet trochę więcej. Z synonim token filtrem jest jeden mały problem. Mianowicie on zadziała świetnie, jeśli mamy token, który ma swoje synonimy, w sensie token jest, synonimy, których szukamy, są jednowyrazowe. Albo przynajmniej jednotokenowe, jakkolwiek rozumiemy to według naszej tokenizacji. Czyli rewelacyjne faktycznie znajdzie się w naszym słowniku, bo to jest ręcz słownik, który my tworzymy, albo ewentualnie ściągamy z internetu. No i możemy go wtedy łatwo przetłumaczyć, tylko że jeśli już mamy synonimy, które są dwuwyrazowe, to sprawa się robi znacznie bardziej skomplikowana. Przykładem, bardzo fajnym przykładem, który znalazłem, który działa właściwie w obie strony, jest New York City i Big Apple. Jeśli mamy w dokumencie Big Apple, które chcielibyśmy potraktować jako synonim New York City, jest to skomplikowane, bo większość analizatorów nam zrobi to, że to już niestety zostanie zamienione na dwa tokeny i nie zostanie po prostu znalezione. Synonim działa na pojedynczych tokenach. Istnieją rozwiązania, które w tym pomagają w jakiś sposób. Jedno opiszę zaraz. Drugi jest, ostatnio stworzyła firma Lucidworks, która bardzo mocno wspiera rozwój Solara i Lucene. Która pozwala, zanim jeszcze dojdziemy do tego etapu, grupować tokeny ze sobą i na przykład stworzyć sobie słownik, który mówi, że jeśli mamy gdzieś Big Apple koło siebie, żeby on znalazł się w jednym dokumencie, przynajmniej w jednym tokenie. To jest autophrase filter. Nie wiem nic o nim tutaj, bo po pierwsze nie jest częścią standardu Lucene, po drugie nie udało mi się skubańca z Elasticiem odpalić jeszcze. Ale idę w tą stronę. Jednym z sposobów, żeby sobie poradzić z tym, jak i z wieloma innymi rzeczami związanymi z wyszukiwaniem, jest Single Token Filter. To jest taki nietypowy dość token filter, bo działa na więcej niż jeden tokenie. To znaczy każdy właściwie token filter działa na streamie tokenów. To jest, zacznijmy od tego, więc nie można powiedzieć, że każdy działa na jednym, ale większość ten stream obsługuje w ten sposób, że bierze sobie aktualny token, robi co z nim, dokłada do streama kolejne tokeny i idzie dalej, ewentualnie usuwa. Ten działa inaczej. Ten pozwala nam tworzyć tak zwane shingli i to nie jest naukowe określenie, jak się okazuje. Naukowym jest chyba n-gram, jeśli dobrze pamiętam. Iż gdzie shingle to są właśnie takie powiązania sąsiadujące ze sobą tokenów. Jak pamiętacie, tam była pozycja tokena, więc on wie, które tokeny są koło siebie, więc zresztą to wynika też ze streama, więc po prostu je ze sobą łączy. I mamy takie opcje jak min shingle size i max shingle size, który nam mówi o tym, że jaki być minimalny, jaki być maksymalny. No tutaj wziąłem dość głupi przykład, bo domyślny, ale jeśli byśmy dali tutaj 3 na przykład, to nie tylko, to byśmy gdzieś zobaczyli też token, to jest test na danym przykładzie. Tak, widzimy to jest, bo oryginalnie tak by było, jest test i test, czyli tak to mniej wygląda. To już byłoby w stanie złapać nasze te synonimy. Minus jest taki, że jak się możecie domyślić, nawet traktując, że no dwusłowne synonimy to jest już tak już dużo, a wiemy, że to nie jest dużo, bo New York City to jest już trzysłowny, to już nam podbija bardzo mocno ilość tokenów. A no, to nie jest tylko kwestia miejsca na dysku, niestety, także to jest kwestia wielkości indeksu, a to już niestety wpływa na samą wyszukiwarkę. Jak wspomniałem wcześniej, te tokeny określają nam dokumenty, czyli im więcej unikatowych tokenów jest w indeksie, tym dłużej będzie trwało nasze zapytanie. Morphologic. To jest, właściwie to jest reprezentant pewnej grupy. Z
jak nie wiem, czy pamiętać na początku, ale przykład, który miałem, miał tam wiadra koloru niebieskiego, coś tam i tak dalej. To wszystko weszło w sensie jako wiadro, jako niebieski i tak dalej. Podstawą działania z językami, które mają odmiany, a to są wszystkie, które znam, a nie znam ich dużo, jest to, że one się odmieniają w jakiś sposób, tak? I teraz raczej w większości przypadków, które znam, raczej wolelibyśmy, żeby te odmiany trafiały na siebie. To znaczy, jeśli mamy kota, to ma też trafiać na koty i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, żeby się znalazły. Nie ma nic bardziej upierdliwego, niż zastanawiać się, w jakiej formie dany sprzedawca, czy ktokolwiek użyłby danego słowa. I tutaj do takich, do działania wkraczają filtry z ogólnej grupy stemerów, bądź też lematyzerów, nie wiem, czy to jest poprawne polskie słowo. Grupa ta łącząca ze sobą te dwie cechy, to jest grupa tak naprawdę tych token filtrów, które mają za zadanie sprowadzić nam słowa do jakiejś wspólnej formy. I teraz oczywiście, w zależności od tego, co weźmiemy, to nie musi być wcale norma poprawna według jakiegokolwiek języka. Tym się właśnie różni stemming od lematyzacji. Stemming to jest operacja, która tak naprawdę nam odcina jakieś końcówki. To jest takie coś, co doprowadzi nas do jakiegoś rdzenia, ale to nie będzie żadne poprawne słowo. Co więcej, podobno, nie jestem znawcą języka polskiego tak, żeby to stwierdzić, ale tak mi mówili podobno znawcy, stemming dla języka polskiego słabo działa. Mamy też grupę algorytmów, zwaną, która lematyzuje. Chyba w polsku jest jedno M. Przepraszam za literówkę. I do tej grupy należy właśnie Morphologic. Morphologic został stworzony przez Polaków. Jest to polski tylko i wyłącznie lemater. Coś, co pozwala na lematyzację. Stworzyli go, jednego człowieka pamiętam, to jest Dawid Weiss z Poznania. Jeśli interesujecie się tematami związanymi z analizą tekstów, to musieliście o nim usłyszeć, bo nie ma tej możliwości, żeby było inaczej. Jest w dalszym ciągu rozwijany. Nie jest to jedyny, który realizuje tą funkcję dla języka polskiego. Jest jeszcze Stempel chociażby. Ale przyznam szczerze, że przez lata w Allegro raczej nauczyliśmy się korzystać z tego, bo po prostu działa lepiej. Testy nam pokazały, że większa ilość przypadków działa poprawnie niż te pierwsze. Slajdy były kopiowane, copy-paste i ta ostatnia uwaga nie do końca tyczy się, a właściwie koniecznie się nie tyczy tego, co jest tutaj, także przepraszam za to. Znowu powiększa ilość nam tokenów. Do każdego tokenu dokłada formę podstawową, o ile ją znajdzie. Oczywiście, jeśli token jest w formie podstawowej, to nie będzie dokładać po raz drugi. I dostajemy coś takiego. Przyjemna sprawa. Prawda. Właśnie tak sobie widzę, że to pozwala też na taką rzecz, że jeśli słowo, które wyszukujemy i analizujemy przez Morphologica jest w tej samej formie, to podbijemy to tak naprawdę znalezienie, bo trafimy i na formę podstawową, i na formę, której użyliśmy. Ale podstawowe swoje zastosowanie przede wszystkim pozwoli na to, żebyśmy znaleźli te dokumenty nawzajem ze sobą. Jest to dość skomplikowane zagadnienie, naprawdę na cały najbliższy wykład. Nie rozumiem go do końca. Przyznam, że jeszcze nie zainteresowałem się na tyle, żeby zrozumieć każdą część. Wiem w każdym razie tyle, że on to nie jest tylko i wyłącznie algorytm, on się nie trzyma. On ma słowniki, które mają go wspomóc i pozwala na. I dopiero wtedy na to chyba działa. No dobrze, to jak już powiedziałem, to nie wszystko. Jest tego więcej. Jest więcej tokenizerów na przykład. Jest taka ciekawa funkcja Ngram Tokenizer, która nie opisami, ale chyba warto o niej wspomnieć. Na pewno kojarzy się takie uzupełnianie na niektórych stronach, że wpiszemy trzy znaki i już tam zaczyna się coś pojawiać. To nie jest magia, jakby ktoś się zastanawiał, pewnie domyślacie się tego, ale właśnie coś z grupy Ngram Tokenizerów, a dokładniej Edge Ngram Tokenizer. To jest taki rodzaj tokenizera, który nam z jednego słowa, na przykład nie wiem, drewno, przyszło mi tego do głowy, zaindeksuje nam też drewno. Oczywiście zależy od konfiguracji. Bardzo mało ludzi decyduje się na tokenizację poniżej 3 liter, bo to ogromnie podwiększa nasz indeks, a to już 3 jest bardzo dobrą ilością. Path hierarchy to jest taka, służy do analizy dokumentów trochę innego rodzaju, więc to nie będę powiedzieć. No i jest jeszcze kilka innych token filtrów, na przykład bardzo interesujący token filter, który phonetic token filter, który próbowałem zasymulować na którymś z moich wcześniejszych slajdów za pomocą mappingu, czyli coś, co podmienia nam wyrazy na wydaje mu się, że tak brzmiące, tak samo brzmiące. Stop token filter jest może też dość istotny, bo on po prostu tak naprawdę wywala tokeny. Mamy sobie naszą listę stop wordsów i po prostu je usuwamy z indeksu. Troszeczkę naprawdę o zapytaniach. Już wspomniałem, że
że musimy też ocenić trafność tego, co wyszukujemy. Relevancy scoring... Aha, ja mam przecież to. Relevancy scoring to jest coś, co pozwala właśnie spełnić tą funkcję, czyli znaleźć, czyli wiedzieć, jak dobrze się dopasowujemy do danego zapytania. Służy do tego... Służy to algorytmy związane z tak zwanym vector space model. Ale tak naprawdę to na czym to polega, to jest po prostu porównywanie dokumentów ze sobą, pole po polu, tak naprawdę. Do tego porównania większości wyszukiwań, które są prowadzone przez Solara, Lucene czy Elasticsearcha, ponieważ jest to default, jest wykorzystywany TF-IDF. I w dużym skrócie TF-IDF podbija nam te dokumenty, które miały frazę, znaczy dany token miały tak naprawdę, się u nich znalazł, im więcej, tym oczywiście lepiej, ale obniża, jeśli token, który został domaczowany, znaleziony, występuje bardzo, bardzo często w korpusie wszystkich dokumentów. Po co to jest to ostatnie? Jak sobie możecie wyobrazić, w dokumentach indeksowanych z językiem polskim będzie dużo słów a, i, z i tak dalej. I tak naprawdę, jeśli byście wyszukiwali ciągiem, nie wiem, człowiek z Bejrutu, to najwięcej dopasowania znajdzie do słowa z. Ale strzelam, że nie o te słowa wam chodziło, dlatego stąd ten drugi komponent, czyli IDF, Inverse Document Frequency, który ma za zadanie obniżyć znaczenie tokenów, które występują bardzo często. Są inne modele, tak naprawdę każdy, wszystko co jest związane z ilocznym wektorowym tutaj można stosować jako trafność i często jest stosowane. Co warto wiedzieć, trafność jest obliczana przy każdym dokumencie. Także jeśli ktoś można napisać własną trafność, własny relevancy scoring, tylko trzeba mieć to na uwadze, że to jest coś, co musi być naprawdę, naprawdę bardzo szybkie. Widziałem już kombinacje, których ludzie otworzyli sobie scoring na podstawie danych z Cassandry. Tego bym nie radził robić. W ogóle tak naprawdę żadnych odwołań do innych źródeł, tak naprawdę musi być bardzo, bardzo szybkie, działające nawet nie w dziesiątkach milisekund, tylko w pojedynczych milisekundach, bo inaczej znacząco wam przedłuży każde wyszukiwanie. No dobra, ale tak naprawdę nie o zapytaniach chciałem mówić. To, o czym chciałem mówić, to jest analiza danych. Kawałek tego, co powoduje, że Lucene jest takim fajnym narzędziem do analizy danych, już wam pokazałem, mam nadzieję. Dlaczego używamy Lucene do tego, żeby zrozumieć tekst, albo przynajmniej przetworzyć tekst, który do nas trafia. Warto wspomnieć o narzędziach, które są oparte o Lucene, bo Lucene to jest biblioteka. Możemy ją sobie zaimportować do naszego projektu. Jest dość prosta, jeśli chodzi o możliwości. Znaczy to, co wam pokazałem, to naprawdę jest prawie wszystko. Właściwie to jest to, co jest najbardziej rozwijane. Nawet Lucene tworzy swoje indeksy na dysku fizycznie, ale nie pozwala na ich rozpraszanie. Do tego służą narzędzia, które są o nie oparte. Przynajmniej część z was na pewno słyszała o nich. Takim najpopularniejszym jest Solar, który powstał, teraz żebym nie skłamał, chyba już 11 lat temu. Aktualnie rozwija go ten sam, albo przynajmniej ten sam zestaw komputerów, co Lucene. Lucidworks zajmuje się rozwojem i Lucene, i Solara. Co oczywiście nie jest, wersje również mają wspólne. To nie znaczy oczywiście, że Elasticsearch jest traktowany po macoszemu. Jest bardzo, bardzo wielu komputerów działających i w Elasticsearchu, i w Solarze, i w Lucene, i właściwie wszystkim, co się da. To jest bardzo zgrane z sobą środowisko. To, że jest starszy, ma zasadniczą zaletę. Jest faktycznie duże środowisko, duża społeczność, aczkolwiek to się zmienia powoli. Znaczy zmienia nie tyle, że Solar się zmniejsza, ale Elasticsearch rośnie w siłę. Wszelkie rodzaje zabawy związane z sieciami zostały do Solara dorzucone po jakimś czasie, dopiero w wersji 4.0 przemianowanej na Solar Cloud. Aktualnie mamy wersję 5 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Więc to widać w wielu miejscach, że oni to dorzucili później, że zmienili strukturę danych, tak naprawdę przykrywając jakimiś tam fasadami i tak dalej. Jest to odczuwalne, aczkolwiek ostatnio coraz mniej. To, o czym znacznie więcej chciałem powiedzieć dzisiaj, to jest Elasticsearch. Elasticsearch jest dużo młodszym narzędziem. On powstał w 2010 roku. Stworzył go Shay Banon. Elasticsearch od podstawy był tworzony jako narzędzie do clouda, nazwijmy to brzydko, albo raczej do tego, że może narzędzie rozproszone. Już od zarania nie miał żadnych problemów z master slave i tak dalej. Wszystko było stworzone za pomocą własnych algorytmów zwanych Zen do autodiscovery, więc tutaj nie było problemu z badaniem jakichś tam klastrów. Jest potężny, jeśli chodzi o działanie Out-of-the-Box. Możemy zakładać indeksy, nawet nie zastanawiając się, co w tych indeksach będzie. Możemy indeksować dokumenty, zanim stworzymy indeks. On sobie spróbuje jakoś wykryć, co to za indeks ma być.
jesteśmy w stanie naprawdę uzyskać potężne rzeczy, zanim zaczniemy go konfigurować, ale jak już zaczniemy, to również ma te opcje naprawdę zaawansowane. Wszystko absolutnie, co jest możliwe do konfiguracji przez API restowe, co jest... Solar dopiero do tego dochodzi tak naprawdę, bo jeszcze tutaj ma w tym swoje braki, ale znowu Elasticsearch miał ten plus, że był 6 lat po Solarze, więc mógł skorzystać z doświadczeń wcześniejszego rozwiązania i zrobić to tak, żeby od razu było dobrze. I nie wszystko od razu jest dobrze, ale w ramach możliwości. Elasticsearch zrobił jeszcze jedną rzecz znacznie lepiej niż Solar. Mianowicie od razu i znowu plus 6 lat za swoim konkurentem dał duże możliwości analityczne. To znaczy szybko zauważył, że niszą, która faktycznie jest istotna dzięki temu, że Lucene pozwala na właśnie to, co wam przed chwilą opisałem, która się będzie rozwijała i jak się okazali mieli rację, to jest to, żebyśmy te dane mogli analizować, prezentować i tak dalej. Dlatego Elasticsearch rzadko jest wykorzystywany jako samodzielne narzędzie. Często dorzucane są tam narzędzia, które jeszcze dzisiaj opiszę. W skrócie tak jak Kibana, które pozwalają na wizualizację tych danych, czy Logstash, które umożliwiają ich magazynowanie, nie tyle co magazynowanie, co ich przetwarzanie do formy wspólnej. To jest jeszcze miłe. Struktura dokumentów nie jest płaska. Ona tak naprawdę jest wizualizowana JSON-em. Same Lucene jest płaska, dokumenty są na jednym poziomie. To jest zarówno plus i minus. Jak robiłem tę prezentację w JDD, powiedziałem, że to jest plus, a później przez miesiąc się męczyłem z strukturą dokumentu i zrewidowałem swoje poglądy. Struktura dokumentu, jeśli faktycznie, tak jak powiedziałem, możemy sobie indeksować od razu, bierzemy dokument i go od razu indeksujemy, to super działa. Gorzej, jeśli to, co indeksujemy bez zastanowienia jest zagnieżdżone, to wtedy, jeśli mamy zagnieżdżone pola, to znaczy mamy jakąś mapę na przykład, albo tablicę jakichś tam obiektów, no to ona zostanie płasko zaindeksowana. Czyli jeśli mamy w tej mapie obiekty, które mają typ i nazwę, to jeśli mamy, to jesteśmy w stanie dopasować dokument, który ma typ w jednym z tych dokumentów, a nazwę w innej. To się właśnie mi stało i długi czas zastanawiałem, dlaczego. To oczywiście można rozwiązać. Solar, Elasticsearch, jak teraz już myślę, Solar pozwala na zagnieżdżone dokumenty, czyli dokumenty tak naprawdę indeksowane w takiej swojej małej kolekcji i joinowanie ich z dokumentem wyżej. Tutaj to się dzieje właśnie poprzez używanie pól typu nested. To trzeba niestety samodzielnie doindeksować, znaczy stworzyć taki indeks. I wtedy można spokojnie indeksować JSONy, które są zagnieżdżone i uzyskać oczekiwane efekty. O Elastiku można było bardzo długo mówić, bo to jest naprawdę zaawansowane narzędzie. Ale chciałbym dzisiaj się skupić raczej na tym, co robi naprawdę, naprawdę świetnie, czyli co jest dużą przewagą moim zdaniem nad Solarem, który tego jeszcze właściwie praktycznie nie robi, albo zaczyna dopiero. To jest agregacja. Pokrótce opisałem wam, na czym polega faceting. To jest coś, co jest z Lucene, czyli tak, ale mogę bardziej obrazowo mogę wam to opisać, jak to działa na Lego na przykład. Jeśli wpisujecie coś w wyszukiwarce, dostajecie z prawej strony oczywiście wyniki wyszukiwania, z lewej strony dostajecie drzewko kategorii, przepraszam, listę parametrów z ilością wystąpień danego, tego, co faktycznie spełnia tego, na przykład kategorii czy parametry i tak dalej. To jest klasyczny faceting, czyli tak naprawdę pewna statystyczna informacja, a dokładnie liczbowa informacja na temat tego, ile dokumentów znajduje się w danym aspekcie facetu. Na danym facecie, tak to się nazywa pojedynczy, tak się nazywa na przykład po kategoriach, czy po parametrach, czy po prostu faceting po jakimś polu, to się nazywa. No to jest fajna informacja, tylko jest dość mało rozwinięta. Bo jak się możemy domyślić, moglibyśmy znaleźć dużo więcej informacji na temat zbiorów niż to, ile w tym zbiorze występuje poszczególnych, ile dokumentów istnieje z daną wartością. No i oczywiście agregacja pozwala nam to na dużo większą ilość, to znaczy po pierwsze ma więcej rodzajów statystyk, co jest już fajne. Ale oprócz tych klasycznych właśnie metrycznych statystyk, posiada też statystyki, które można zagnieżdżać. Takie, co te nasze, czyli tak, te, o których mówiłem, te liczbowe, to są metryczne, dają nam informacje o ilości, o średniej, o sumie, o czymkolwiek. Może pewnie się domyślacie, jaki to jest rodzaj. Ta interesująca, czyli zagnieżdżalna statystyka, to jest bucket wiaderkowa. Czyli tak naprawdę coś, co nam grupuje dokumenty w jakieś mniejsze podzbiory i pozwala na wprowadzenie następnych statystyk właśnie na tym podzbiorze. Przykłady zaraz pokażę, myślę, że będzie wtedy bardziej zrozumiałe. Doszła jeszcze trzecia statystyka i przyznam wam szczerze, że jeszcze jej nie znam, bo dopiero co wyszła, to jest świeżutkie, to jest wersji 2.0.0, ale ciągle jako funkcjonalność beta, czyli tak zwane statystyki pipeline. Nie podejmę się tłumaczenia tego.
Pipeline to są takie rodzaje statystyki, które można ze sobą łączyć. To znaczy wyniki jednej statystyki trafiają do drugiej. Ja postaram się jak w przyszłości opisać to trochę lepiej. Jak mówię, to jest dość nowe, więc jeszcze nie miałem okazji z tym pracować. Zapowiada się dość interesujące. Na razie jednak znam to tylko z dokumentacji. To, co chciałbym teraz wam pokazać, to dać przykłady, jakich... Mogę tutaj przejść do przodu? Masz podgląd, pytam się ciebie. No. Nie, jest okay. To, co chciałbym pokazać, to zamiast prezentować wszystkie agregacje, bo ich jest bardzo dużo i średnio widzę sens, żeby wam prezentować dokumentację, wolałbym się skupić na czymś, czego w dokumentacji nie ma. Jedną bardzo słabą cechą Elasticsearcha, którą skądinąd bardzo, bardzo, bardzo lubię, jest to, że jego dokumentacja jest słaba. Jak zobaczycie sobie, wejdziecie po raz pierwszy na nią, to zobaczycie, kurde, tam jest 40 tysięcy rozdziałów. Naprawdę jest po prostu tona informacji. No, jak sam widzicie spis treści, to nic tylko chwalić. A potem wchodzicie do tych dokumentów i większość z nich nie ma nawet opisanych wszystkich opcji, które są dostępne w danym miejscu. Także co jest po prostu bardzo, bardzo kiepska rzecz. Żeby nie było, firma Elastic, bo Elasticsearch, ludzie, którzy komentowali, przekształcili się w firmy. Nie tylko firmy, ale też mają swoją konferencję i jakieś wydarzenie on tour. Zebrali informacje na temat tego, co ludziom najbardziej w Elasticu przeszkadza. Jeśli teraz, żebym nie skłamał, wydaje mi się, że 65% ze wszystkich odpowiedzi mówiło o dokumentacji, także chyba usłyszeli. No, na razie jest to dość problematyczne, ale liczę, że to się rozwinie. W tej chwili mam wersję 2.0, Elastica na razie to jeszcze specjalnie nie zmieniło, ale widać już pewną poprawę. To, co chciałbym... Że cię widać, żebyś mógł to powiedzieć do kamery. Tak, ale on... Nie, wiesz co, ja lecę na Elasticona, wiesz, i powiem mi to w twarz. Ale już mówiłem, już myślę, że już ktoś mi powiedział. To, co chciałbym wam pokazać, to są przykłady bardziej życiowe, mam nadzieję przynajmniej. Były tworzone, zanim jeszcze stworzyłem jakieś sensowne życiowe przykłady, naprawdę w sensie używane w życiu, których też mogę wam opowiedzieć, jeśli będziecie chcieli. Ale tutaj raczej chciałbym pokazać, że miałem nadzieję wam przedstawić pewną ideę, która stoi za tymi agregacjami i mam nadzieję, że przykłady będą dobre. Zacznę od trudnej. Znaczy trudnej w tym sensie, że jest to również agregacja beta. Mamy sobie zestaw dokumentów, a dokładnie rzecz biorąc, przepraszam, mamy sobie jakieś zapytania, użytkownicy je zadają do naszej wyszukiwarki i to, co byśmy chcieli wiedzieć, to jest to, czy jakieś zapytania się zaczynają wybijać w którymś miesiącu. To znaczy, czy wiadomo, że zawsze w telefonach najpopularniejszy będzie iPhone, tak? Ale chcielibyśmy wiedzieć, zanim jeszcze inny termin stanie się popularny, czy on właśnie nie zaczyna się wybijać na przykład w lutym. Czy coś się, że z wszystkich innych miesięcy w lutym da inny termin, jakiś termin, jakieś słowo robi się popularniejsze niż pozostałe. Do znajdowania tego rodzaju trendów, to nie są najpopularniejsze zapytania, ale pytania, które się różnią od innych przyjętych w danym zakresie, służy agregacja Significant Terms. I przykładowo, jeśli chcielibyśmy zrobić coś takiego po miesiącu, czyli sprawdzić, co się bardziej częściej objawia w lutym niż w innych miesiącach, wszystkich innych miesiącach, używamy agregacji Date Histogram, która pozwoli, oczywiście to, co musimy mieć na to te zapytania, które użytkownicy nam zadają z zaindeksowaną informacją o datach. Następnie, jeśli mamy już takie informacje w naszym indeksie, którym wyszukujemy, to możemy sobie zrobić nasz date histogram, który podzieli nam po miesięcznych zbiorach, jeśli oczywiście ustawimy opcję interwał na jeden miesiąc. I następnie wewnątrz tych agregacji użyć podagregacji significant terms, która jest tam w stanie pokazać nam właśnie te wybijające się terminy w tym miesiącu, czyli coś, co jest anomalią w stosunku do całej reszty korpusu. Ciekawy przykład znalazłem dotyczący tego, jeśli chodzi o przestępstwa. Bo wiadomo, że i to było robione tak, że to było na Stanach Zjednoczonych, były wzięte Stany i zapytanie chodziło, na jakie przestępstwa są unikatowe dla danego regionu, w sensie występują częściej niż w innych regionach. Jakby to było zrobione normalnym zapytaniem o terms, to by wyszło, że wszędzie kradną najwięcej, co jest prawdą, ale tak naprawdę są pewne przestępstwa, które są unikatowe dla danego regionu i właśnie Significant Terms po troszeczkę innej nadagregacji pozwoli takie rzeczy znaleźć. Jaka to jest agregacja, to wam też opiszę, bo też ją chyba nawet mam. Znowu Significant Terms. Strasznie mi się podobała ta agregacja, więc jeszcze raz ją opiszę. Do innego przykładu, teraz z kolei faktycznie życiowego, tylko nie mojego. Często widzicie coś takiego, że macie jakieś zapytanie i pokazują się dodatkowe odnośniki do tego, co tam byście chcieli mieć, czy przy artykule znajduje się informacja, zobacz też to i to. Significant Terms również do tego może służyć i na podstawie, mając dany artykuł, jesteśmy w stanie wziąć ten artykuł i porównać go z innymi artykułami za pomocą tej agregacji i powinniśmy zobaczyć w tym momencie te właśnie terminy, które nam się wybijały. Teraz
to jest inny przypadek, dlatego że tutaj byśmy chcieli to robić na polach tak zwanych free text. Jak się możecie domyślić, free text są pola po prostu tekstem pisane. Ta aplikacja jest wolna, naprawdę jest wolna. W sensie ona świetnie się sprawdza, jeśli mamy pola, które są zaindeksowane takimi pojedynczymi słowami, właśnie jak rodzaj przestępstwa, czy no, na przykład, rozumiecie, o co chodzi. Czy, nie wiem, płeć, to się naprawdę bardzo dobrze sprawdza, ale w przypadku typu free tekstowych, no to mamy tutaj dużo więcej informacji, dużo trudniej jest to robić, dlatego takie przykłady są typowe dla analizy raczej offline'owej, bo agregacja oczywiście możecie stosować podczas zapytań. Takie normalne, które używnik pyta się o coś, wyrzucacie mu informacje na podstawie tych agregacji, ale jest też spora część takich zapytań, które robimy dla analizy danych i one mogą trwać, no, nie muszą być obsłużone natychmiast. To jest klasyczny przykład, czyli chcemy sobie znaleźć chmurę tagów dla artykułu, no to indeksując artykuł, odpytujemy się tak naprawdę nim i sprawdzamy, jakie terminy nam wyskoczą. Wspomniałem o tym badaniu przestępczości w Stanach Zjednoczonych. Do tego, nie tylko do badania przestępczości, służy agregacja GeoHashGrid. GeoHashGrid to jest agregacja, która nam tak naprawdę na takie prostokąciki czy kwadraty, już nie, teraz nie pamiętam dokładnie, dzieli mapę i pozwala nam na umieszczenie dokumentów, czy oczywiście z lokacją, na podstawie pól z lokacją w różnych właśnie tych boksikach, nie? Czyli będziemy w stanie na przykład za pomocą pewnego poziomu precyzji ustalić na przykład, gdzie były najpoważniejsze pytania, co tutaj właśnie chciałbym zobaczyć, czyli gdzie najczęściej ludzie się odpytują. GeoHashGrid jest to świetny. Trzeba tylko pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że jak zrobimy to na całym świecie, to pewnie jest zły pomysł, bo rzadko nas interesuje cały świat i to znacząco powiększa ilość tych boksów, które sprawdzamy. Dlatego możemy wcześniej ograniczyć takim filtrem zwanym geobounding box. A druga sprawa jest taka, że precyzję określam za pomocą intowej liczby od oczywiście wielu dziesiątek kilometrów do naprawdę centymetrów, więc warto, żeby nikogo nie kusiło użycie najniższego ustawienia, bodajże, żebym teraz nie skłamał, 12 właśnie to są te centymetry, bo wtedy oczywiście to będzie koszmarnie wolne i będzie bardzo obciążające dla naszej usługi. Najczęstsze aktywności na serwisie w podgrupach wiekowych. Tutaj znowu możemy, tutaj chcielibyśmy, mamy pewnego rodzaju działania, które możemy opisać znowu jakoś słownikowo, nie wiem, wyszukanie czy stworzenie dokumentu, stworzenie komentarza i tak dalej. Chcielibyśmy określić, że na przykład 18-latkowie głównie wypisują jakieś bzdury, a za to 25-latkowie właściwie, nie wiem, tylko przeglądają artykuły. Do tego możemy użyć dwóch agregacji. Agregacji range, która pozwala nam na określenie właśnie tych progów, bo najczęściej w takiego rodzaju analizach warto to zrobić, dlatego że jeśli użyjemy tych standardowych progów 18, 24 i tak dalej, to mamy też dużo innych analiz, które możemy skorelować ze sobą, więc zwykle warto jest te zakresy ustalić, do tego właśnie służy range. I date histogram znowu możemy użyć do poszczególnych miesięcy, jak tutaj opisałem, czyli jak to się zmienia w poszczególnych miesiącach. Tylko tutaj byśmy chcieli nie, zwykle date histogram zwraca nam je w kolejności, czyli styczeń, luty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chcielibyśmy faktycznie zobaczyć, że dana aktywność najczęściej jest wykonywana przez ludzi w tym wieku w którym miesiącu, to możemy ustawić pole count na descending, czyli faktycznie posortujemy sobie to po ilości występujących dokumentów. Tutaj pokazuję, że jedną z bardzo prostych agregacji, czyli terms, której w sumie można byłoby zacząć. W tym przypadku chcielibyśmy zagregować po prostu podwójnie. Najpierw chcielibyśmy zobaczyć najczęściej występujące typy ofert po zależności od płci. Czyli najpierw sobie agregujemy po terms na polu płeć. Terms to jest taka agregacja, która po prostu nam zagreguje po terminach występujących w danym polu, czyli najprostsza możliwa. Jeśli mamy pola, w których wartością może być tylko mężczyzna, kobieta, no to będzie proste oczywiście, nie? Czyli po prostu zagregujemy po mężczyzna, będzie mieć kobieta i to jest OK. Jeśli użylibyśmy do tego pól typu free text, o których wspomniałem wcześniej, no to się już robią 100 schody, bo wtedy dostajemy całą masę dokumentów, które mają i, a, z i tak dalej. Tutaj już niestety nie działa ten scoring, którym wspomniałem wcześniej, to po prostu nam zagreguje tak jak jest w indeksie, tak zwróci, tak? Czyli pokaże nam wszystkie, to właśnie zrzuci nam tak naprawdę cały nasz odwrócony indeks, jeśli chodzi
chodzi o ilość dokumentów, które w nim występują. Także z tą agregacją trzeba uważać, bo ona nie jest tak użyteczna, jakby się mogło wydawać, patrząc na nią po raz pierwszy. No ale tutaj w tym przypadku płeć występuje w ograniczonej ilości odmian. No typy ofert również. W przypadku naszego serwisu powiedzmy, że tych typów może być aukcja, kup teraz. Tak wziąłem sobie przykładowy serwis jakiś. Możecie go kojarzyć. No i to właściwie mówię, no terms data zadałem na końcu, bo no, nie jest to tak użyteczne, jakby się chciało go używać, ale jeśli macie jakieś takie pola w dokumentach, które są klasycznie słownikowe i których fakt, to terms jest tutaj, jak znalazł, jest bardzo szybka agregacja. Warto wspomnieć. Także warto je użyć, zwłaszcza jeśli chcecie tak naprawdę właśnie po tych słownikowych pookreślać. Dobra, o agregacjach można mówić jeszcze długo, jest ich bardzo, bardzo dużo. Polecam zajrzeć na dokumentację i poszperać samemu. Mam nadzieję, że to się będzie poprawiało z czasem, ta dokumentacja. Daje to naprawdę duże możliwości. Agregacje szczególnie ostatnio wykorzystuję do analizy samych zapytań, które użytkownicy tworzą u nas w serwisie. Pozwala na naprawdę bardzo dużo. No, oczywiście sama agregacja to jest trochę mało, przydałoby się jakieś dodatkowe narzędzia, które są z nią związane. Opiszę tutaj podstawowe narzędzia, których używamy w przypadku pracy z Elasticiem, czy w ogóle z analizą danych. Najprostsze z nich, znaczy najpierwsze, do którego przychodzę, to jest Kopf. Kopf to jest plugin do Elastica. Aha, zapomniałem wspomnieć, Elastic ma pluginy. I to często bardzo fajne pluginy. Kopf to jest mój ulubiony go-to, jeśli chodzi o takie narzędzie z tyłu administrator, z możliwością odpytywania i tak dalej. Kopf to właśnie takie rzeczy właśnie ma. Pozwala na całkiem ładne kolorowanie składni podczas zapytań, pozwala na tworzenie indeksów, kopiując ustawienia z innych indeksów. I ma dwie zasadnicze zalety nad pozostałymi narzędziami. Po pierwsze jest rozwijany, bo niestety w smutny sposób pozostałe przestały się rozwijać jakiś czas temu. Nie mam pojęcia dlaczego. A po drugie jest bezpłatny. I to jest właśnie kwestia drugiego narzędzia. Narzędzia, które stworzyła sama firma Elastic, czyli Marvel. Aha, właśnie interesująca rzecz. Nazwa Marvel pochodzi od komiksów. I teraz Elasticsearch, jak tworzymy serwer Elasticsearcha albo klienta javowego Elasticsearcha, który właściwie po prostu to jest taki serwer, który się podłącza do innych serwerów, to dostaje losową nazwę z grupy 20 tysięcy, bodajże jeszcze, żebym nie skłamał, postaci z Marvela, z komiksów. Także za każdym razem dostaniecie nową postać i będzie to postać z komiksów. Jest to strasznie upierdliwe, przyznam wam szczerze, bo ja jestem fanem komiksów i jak znajdę postać, a to się często zdarza, której tam nie ma, to pierwsze co robię po postawieniu serwera, idę do internetu i sprawdzam, co za postać. Także w moim przypadku to nie zadziałało tak dobrze, ale trzeba przyznać, to doceniam ich zainteresowanie komiksami. W każdym razie Marvel jest bardzo fajnym narzędziem, jest znacznie lepszy od Kopfa oczywiście. Oprócz tego, co potrafi Kopf, potrafi też analizować nasz indeks i dawać stały monitoring, który jest rewelacyjny, no, ale mówię, jest płatny. Ile dokładnie płatny, szczerze mówiąc, teraz wam nie powiem, ale oczywiście informacja jest na stronie. Jeśli macie dostęp do Marvela, to super. Jest też wersja trial, jakby co, którą warto przetestować. Trial, który się nigdy nie kończy, jakby co. Ale oczywiście powinniście za niego zapłacić. Jeśli jednak jesteście uczciwi albo macie pieniądze, albo nie macie pieniędzy i jesteście uczciwi, to polecam Kopfa. Wspomniałem o tym, że Elastic jest częścią, że Elastic rzadko siedzi sobie sam. I wspomniałem też o tym, że firma Elastic, a wcześniej Elasticsearch, bardzo szybko odkryła niszę związaną z analizą danych. Teraz to oczywiście już ciężko nazwać niszą. I stworzyła ekosystem narzędzi zwanych ELK. Nazwa jest bardzo mało twórcza, bo to jest po prostu Elasticsearch, Logstash i Kibana. Elasticsearch, już coś o tym powiedziałem, chwilę może Logstashu. Logstash to jest takie narzędzie, które pozwala nam z wielu różnych źródeł wziąć dane. Naprawdę jest w stanie tych źródeł, bodajże teraz ma chyba 130 pluginów do różnych źródeł, czy to jest Logger, czy to jest Syslog, czy to jest no, ileś tam oczywiście rodzajów baz danych, ileś systemów kolejkowych, cała masa tego jest. I jak wychodzi coś nowego, co zyskuje odrobinę popularności, to od razu pojawia się to plugin Logstashu. Służy tak naprawdę do takiej funkcjonalności związanej z transformacją tych danych, po to, żeby dopojść do wspólnego modelu. No i oczywiście, jako że to jest narzędzie, no, w sumie Elastica, no to współpracuję z nim znakomicie, ale wręcz istnieje dystrybucja Elastica, która jest po prostu dystrybucją Elka i stojemy wszystkie trzy, o trzecim dla sumy, narzędzia od razu.
I tam właściwie nie ma konfiguracji. Tam, jak zainstalujemy Elka, to każdy indeks w Elastiku po prostu ma wpięty, można wpiąć go od razu do Stashem i od razu jest na nim Kibana. I jak już mowa o Kibanie, Kibana to jest przecudne narzędzie. Naprawdę, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy takie narzędzie do rysowania grafów jak Grafana. Znaczy grafów do grafiki Grafana. Jeśli tak, to pan to może wydać się dość znajomy, bo Kibana jest oparta na Grafanie. Stąd nazwa. Ale do czego to służy? To jest właśnie narzędzie do wizualizacji naszych danych w indeksie. Tutaj możemy zrobić naprawdę cuda z tymi danymi, czyli pokazać agregacje, jakieś histogramy, wykresy, mapy, po prostu mnóstwo tego jest. Narzędzie ma swój język zapytań. To wynika z tego, że żeby coś dało się zwizualizować, to Kibana musi to zrozumieć. On jest oczywiście, tłumaczy się na zapytania do Elastika, ale niestety oznacza to też, że nie wszystko jest. Nie wszystkie rzeczy można tym zrobić, o czym się boleśnie ostatnio przekonałem. Ale większość rzeczy faktycznie można tutaj przedstawić, to co jest w indeksie. Klasyczne case'y są obsłużone. Minus miałem w przypadku tych opisanych przeze mnie wcześniej zagnieżdżonych dokumentów. Niestety bardzo słabo wygląda agregacja tutaj, czy prezentowanie danych na podstawie zagnieżdżonych dokumentów. Jest na to ticket i jest na bieżąco rozwijany. Aktualnie jesteśmy gdzieś w wersjach 4.x. Nie pamiętam dokładnie, która teraz jest. Bo mój kochany team chyba mnie nie słucha, ale może zobaczmy na wideo. Nie podbił jeszcze wersji Elasticsearcha i Kibany na naszych serwerach. Ale faktycznie naprawdę polecam użyć tych narzędzi. Zwłaszcza jest fajne, że to, co miałem nadzieję przekazać wam przez ten cały już nie wiem jak długi wykład, to jest to, że to nie są trudne rzeczy. W sensie postawienie Elastika, czy nawet postawienie Elastika Logstasha Kibana od razu, to jest kwestia, ile czasu wam to zajmie ściągnięcie i 5 minut później już to macie. Zaindeksowanie danych nie wymaga od was ani stawiania żadnego indeksu, ani myślenia o tym, co to faktycznie ten indeks musi, jak musi wyglądać i tak dalej. Po prostu sobie wybieracie jakieś, bo tutaj zaczynacie na nią feedować. Samo feedowanie działa po API restowym, które jest też bardzo proste, a jeśli byście nawet nie chcieli tego API feedować, to Logstash bez problemu wspomoże. I tak naprawdę postawiając coś takiego macie już wasze bardzo, bardzo zaawansowane, bo naprawdę jest to zaawansowane narzędzie do analizy danych. Bez żadnej wiedzy oczywiście na temat tego, jak właśnie to się dzieje i tak dalej, która w którymś momencie się pewnie przyda. Ale wiele może jesteście w stanie zrobić w ogóle tych rzeczy nie wiedząc, albo wiedząc to na poziomie, którym właściwie teraz wam opisałem. No, obowiązkowa garść linków. Pierwszy raz robiłem prezentację o Lucene gdzieś w zeszłym roku i ona była inna. Część danych faktycznie znaleźliście tutaj, to co opisywałem, ale tam się skupiłem bardziej na tym, jak działa indeks Lucene i tym, jak działa zapytania, czyli bardziej od takiej strony wyszukiwarkowej. Chciałem to, ponieważ trochę mnie znudziło robienie to samego, to trochę ją zmieniłem i przerobiłem w stronę analiz danych, ale tu w pierwszym linku macie materiały, które pochodziły z pierwszej z nich i co jest, mam nadzieję, interesujące, to jest to, że ten kod pokazuje bardzo mocne podstawy Lucene, to znaczy jak powstają analizatory. Teraz bardzo mało, we wpozorom ciężko jest znaleźć taki kod, bo teraz rzadko kto to robi. Większość ludzi używa narzędzi w stylu Solara czy Elasticsearcha i naprawdę nie jest tak łatwo znaleźć kod, który pokazuje, jak działa Lucene, oczywiście poza tymi molochami. No, w tym kodzie pokazałem generalnie, jak tworzy się analizatory w bardzo, bardzo, mam nadzieję, prosty sposób. Oczywiście mamy tutaj sobie też linki bez Elastic, dobrze. To Solara, Lucene, Elasticsearch, jakby ktoś nie umiał używać Google'a, zakładam, że sobie mówią, ale podobno muszą być linki na końcu, więc dam linki na końcu. Dobra. To było na tyle. To jest moja cała prezentacja. Mam nadzieję, że czegoś się z niej nauczyliście. Chyba, że wszyscy już wszystko to znaliście, albo gadam jakieś bzdury. Mam nadzieję, że nie. No i znowu zachęcam do bawienia się z tym danym. Jeśli macie jakikolwiek dostęp, a wszyscy mają, bo mogą Wikipedię ściągnąć. Zachęcam, żeby spróbować zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo naprawdę eksperymenty mogą czasem zaskoczyć. I to wbrew pozorom to są właśnie narzędzia, które się bardzo często korzysta przy bardzo, bardzo skomplikowanych analizach danych. Głównie dlatego, że mają zaimplementowane bardzo trudne algorytmy, których nie chcemy nam się jeszcze raz implementować, ale po prostu w najzwyczajniej świecie robią to dobrze. Dziękuję. Teraz pytania. Chodźmy pytania. Tak. Sobie wyszukać iPhone'a, ale pisze to po polsku AIFON. Jak to z takimi błędami w ogóle, jak mi radzi, bo to ma ciężko przystąpić algorytm na to, jak... Stałem cały wykład teraz w książce. Wiesz, to, o czym ja pisałem tutaj, a może faktycznie powiem, to jest taka funkcjonalność, to się nazywa spellcheck.
Spellcheck to jest takie narzędzie, które jest oparte o tym, o danych, które już zaindeksowaliśmy, przykładowo o danych ofert, bo zakładam, że na Allegro oczywiście, bo... Znaczy ja nie mówię, że Spellcheck jest rozłączony, ja mówię, że są takie narzędzia. Spellcheck ma swoje minusy, on nie zawsze dobrze działa, ale w sensie ogólnym Spellcheck to jest funkcjonalność, która pozwala właśnie na to, żebyś na podstawie naszego indeksu, który już stworzyłeś, wyszukać najbardziej prawdopodobne wystąpienia słów. Poważnie ci to nie łapie? Powinien ci to łapać. Powinien to łapać swoją drogą, muszę pogadać z kolegami. Ale działa to w ten sposób. Masz sobie właśnie słowo, które znalazłeś, masz sobie trakcie indeksowania, on jest w stanie stwierdzić, że według pewnych tam miar, w pobliżu, według indeksu, bardziej podobne są dane słowa, na przykład właśnie iPhone w tym momencie, nie? Może przekroczyłeś pewne statystyki, które powodują, że to już nie powinien znać. Iphone, z tego co pamiętam, bez E znajdował, przynajmniej jakiś czas temu. Dobrze, to będzie dobrze. Masz jakieś pytania? Czy odpowiedziałbym tutaj? Ja myślałem o użyciu może troszeczkę innym niż w Allegro, bardziej tak od strony backendu, żeby załóżmy, że jest kilka aplikacji rozbudowanych, które działają w ramach wspólnego ekosystemu i teraz załóżmy, że jedna z nich chce wyszukać informacji, korzystając z informacji znajdujących się w pozostałych aplikacjach, które są zupełnie separowane i tak dalej. I to na pewno da się zrobić, tylko pytanie, jak by to wyglądało, bo najlepiej, żeby to były żywe dane, tak jakby sobie szukał w bazie i to może z jakąś prędkością indeksować, ale na pewno nie w czasie rzeczywistym. I teraz pewnie tego typu rzeczy się rozwiązuje przy pomocy Elasticsearcha i co się robi, żeby to było jak najbardziej zbliżone do żywych danych, czy są jakieś gotowe? Zaczynając od samych wydawania danych, Elasticsearch ma coś takiego jak rivery. Nie wiem, skąd nazwa przyszła do głowy, ale oni nie mają strumieni, mają rzeki. Że o to mi chodziło. Rzeki służą, to są takie, rodzaj pluginów, które pozwala na wpinanie się w jakieś źródła danych i ono generalnie działa przez cały czas. U nas to jest obsługiwane w ten sposób, że mamy po prostu, że wszystko, co się dzieje u nas w backendzie jest, wysyła zdarzenia, ale to absolutnie wszystko. I możesz zrobić coś takiego, co wielu ludzi robi, że po prostu wpinasz się na poszczególne zdarzenia, one są wpinane do twojego indeksu. Niekoniecznie rewerami od razu, bo często tutaj musi dojść jakiś proces przekształceń. Wykorzystujemy Spark Streaming na przykład do tego, żeby przekształcać informacje wychopowane z tych zdarzeń i wysyłać je do jakichś elastików na przykład. To oczywiście nigdy nie będzie online, nawet po prostu nie ma to żadnych szans, chociażby z tego powodu, że jak pokazywałem, wszystko to musi przejść przez masę analizy, zanim faktycznie tam trafi. Ale jesteśmy w stanie obsłużyć tak w miarę online, znaczy to nie jest to czas rzeczywisty, ale jest to zbliżony do. Oczywiście tutaj dochodzi do jeszcze inny aspekt, jak to, że każdy szanujący się instancja Elastica jest rozbita na ileś tam maszyn, ma ileś tam replik, no i nie masz gwarancji, że coś, co właśnie zaindeksowałeś tutaj, pojawi się zaraz w innej replice. Co więcej, Elasticsearch z miejsca tworzy 5 shardów, każdy indeks, który stworzysz, więc wręcz od razu masz gwarancję, że to się będzie propagowało. Jeden ważny jest rzecz tutaj, ponieważ nigdy nie możemy liczyć na to, że to było natychmiastowe, jak zeszło w niczym, to po prostu nie liczymy na to, nie? Staramy się pchać te dane tak, jak potrzebujemy, w miarę szybko. Używamy rzeczy stylu Spark Streaming do tego, żeby sobie tą szybkość zapewnić, ale nigdy się nie fokusujemy na tym, żeby to faktycznie było błyskawiczne. Okay. Jeszcze pytanie? Czy jesteś w stanie coś powiedzieć o jakichś wadach lub ograniczeniach swoich doświadczeń, a propos tego Aggregation Frameworku? Ale o ograniczeniach moich doświadczeń, czy... Nie. W Aggregation Frameworku. Z moich doświadczeń. Więc tak, pierwsze ograniczenia spotkałem bardzo szybko, czyli dokumentacja. To brzmi jak żart, ale to jest niestety największe ograniczenie, jakie widziałem, jakie się najbardziej napotkałem, to jest to, że po prostu agregacje są słabo udokumentowane. Druga sprawa i właściwie to jest podstawowe ograniczenie, to jest czas. Czas, no bo te agregacje potrafią dołożyć dodatkową agregację, która właściwie prawie nic nie robi, bo to jest nested agregacja, czyli ona właściwie tylko powoduje, że jesteś w stanie wyszukiwać po dokumentach i nagle się okazuje, że zapytanie trwa 4 razy dłużej. Tylko dlatego, że dołożyłeś coś, co właściwie nie zmienia struktury. Niczego. A wynika to z tego, że on oczywiście musi przeprowadzić ileś tam dodatkowych zapytań i sprawa się przedłuża.
Czy jeszcze jakieś ograniczenia? Aha, no jedno najważniejsze ograniczenie tak naprawdę jest takie, że i to właściwie nawet nie powiedziałbym, może nie do końca jest ograniczenie, ale to jest rzecz istotna, to jest to, że agregacje bardzo często muszą być, że indeks, który tworzymy, musi być tworzony pod agregację. Znaczy po prostu niektórych kombinacji nie jesteśmy w stanie w realnym czasie zrobić i musimy o tym myśleć, zanim w ogóle się zaindeksujemy. Mamy wiele agroindeksy takie bardziej free for all, w którym leżą sobie po prostu jakieś dane i ludzie za pomocą Elastica albo Kibana się do nich dobijają, ale jeśli mamy już jakiś pomysł na jakąś analizę, którą chcemy tu prowadzić, jak kolega powiedział, w sposób rzeczywisty albo przynajmniej bliski rzeczywistemu, no to już powinniśmy skonstruować nasz indeks pod nasze potrzeby. To nie jest Cassandra czy SQL, tutaj nie musimy martwić się o ogólny dostęp. To nie jest w ogóle storage danych tak naprawdę. One nawet nie do końca służą do tego, żeby je pokazywać. Ale to jest właśnie narzędzie tak naprawdę do analizy. I teraz jeśli chcielibyśmy, żeby to działało odpowiednio, to po prostu musimy nasze indeksy tworzyć pod to. I to jest duży problem bardzo często, bo dochodzi do bardzo wielu analiz. I ja mam usługi u siebie, które mają 4 różne indeksy. No, teraz już akurat może aż tak źle nie jest, ale wynika to z tego, że dana usługa faktycznie potrzyma 2 zapytania, które są skrajnie różne od siebie, naprawdę. I żeby je zrobić sensownie, nie jestem w stanie użyć po prostu jednej struktury indeksu. Muszę robić 2 indeksy, które są dopasowane do każdego z nich. Więcej ograniczeń takich, które ja bym się wbijał, raczej nie miałem, aczkolwiek jeszcze nie bawiłem się tymi pipeline'ami. Więc ciężko powiedzieć. Ja też nie jestem jakoś tam wybitnie oświadczony w tym, bo z samymi agregacjami tak naprawdę usłyszałem może rok temu, a oprócz takich zabaw dla siebie w firmie zacząłem ich używać też miałem raptem parę miesięcy temu. Więc to nie jest może jakoś wybitne doświadczenia. Jedyne doświadczenie, które mogę powiedzieć, mam mocno, to jest z ilością tych danych i to jest ten performance part tego wszystkiego, co robimy. Powiem Ci tak, mamy na przykład indeksy, które zawierają wszystkie zapytania użytkowników z ostatniego pół roku. To są miliardy dokumentów i to agregacja jest w stanie na tym jakoś działać. Oczywiście znowu dlatego, że wprowadzamy dane w sposób taki, żeby ta agregacja miała prawo szybko działać. Czyli po prostu układając dane pod naszą agregację. No mamy też oczywiście indeksy znane z ofert, to jest co najmniej tam kilkanaście, 10 milionów aktywnych ofert w danym momencie. Aczkolwiek jedno, co jest istotne, rzadko jest sens, żeby te dane indeksować na raz. To znaczy prawie nigdy się nie przydaje zaindeksowanie 2 różnych kategorii nawet zapytań do jednego indeksu. Nie ma z tego zysku, bo te dane są zwykle w innej formie, dotyczą innych rzeczy, tutaj musimy wprowadzić inne synonimy i tak dalej i wprowadzenie tego ogólnie dla wszystkiego, do naszej analizy, dzisiaj po prostu najzwyczajniej w świecie wydaje mi się słabo sprawdza, nie? Tutaj mimo, że mamy miliony danych, mimo, że Elastic to sobie z tym poradzi, naprawdę, my jesteśmy w stanie rozłożyć takie instancje, żeby jesteśmy w stanie te agregacje prowadzić na bardzo dużej ilości danych, nawet miliardowych, to po prostu nie warto. Najzwyczajniej w świecie lepiej jest dzielić je po jakichś bardziej domenowych częściach, czyli nie wiem, sukienki ciągle w głowę wchodzą, bo teraz siedzimy w modzie i po prostu... Nie, sukienki i obuwie. Na przykład wiem, że sztyblety to jest męski rodzaj obuwia. Nie wiem, czy wiedzieliście. Są. W każdym razie podział domenowy się przydaje tutaj, nie? Starymi danymi w Elasticsearchu. W sensie dane, które dajmy na to z poprzedniego roku są już powiedzmy nieaktualne. Elasticsearch ma bardzo fajną funkcjonalność na ZTTL. Time to live. I jesteś w stanie zapiąć po prostu czas ważności dokumentu. I one się po prostu będą czyściły. Super sprawa. Oczywiście nie musisz tego robić, możesz ograniczać, to plus agregacji, zwłaszcza tych na żywo, jest taki, że możesz podać zakres czasowy i to możesz ograniczyć, ale prawda jest taka, że do analizy ciężko powiedzieć, żeby przydawało się takie rzeczy. Elasticsearch to nie jest dobre miejsce do trzymania danych takich długich, nie? No wiesz co, z tego co pamiętam, teraz mogę skłamać, to też się nagrywa, więc jeśli skłamę, to będą wiedzieć. Wydaje mi się, że u nas trzymamy miesiąc, bo mamy taką instancję faktycznie do logera po prostu, do logowania i wszystkie dane tam spływają czy to maszynowe, czy to usługi i tak dalej. Świetna sprawa swoją drogą, bo ten zestaw pozwala bardzo łatwo skorelować dane maszyny z danymi aplikacji. Czyli jesteśmy w stanie za pomocą Kibana zobaczyć, co się działo z klastrem w czasie, kiedy aplikacja zaczęła nam wariować. My robimy to z miesiąca. Jedna rzecz jest tu istotna, te dane faktycznie warto trzymać dłużej. Pewnie, to zależy znowu od use case'u, ale strzelałbym, że warto znać jakieś trendy, bo Kibana to dość łatwo pokaże. My się jakoś nie staramy, że te dane trzymać, bo i tak mamy absolutnie wszystkie dane na Lego na Hadoopie. I ich nigdy się nie pozbędziemy. Prędzej wykupimy wszystkie dyski w Polsce i na zewnątrz, niż pozbędziemy się tych danych. Są strasznie przydatne, jak się okazuje.
Więc nie martwimy się o to, że coś się z nimi stanie, bo Elastic też to nie jest dobre miejsce na przechowywanie danych i chcemy, żeby one tam zawsze były, bo no, nie ma tych mechanizmów, co Cassandra na przykład ma na to, żeby te dane były, żeby zabezpieczyć te dane, czasami jakiś dokument może zgubić. Polecam testy Jepsena, jeśli chcielibyście wiedzieć więcej w jakich sytuacjach. Ale faktycznie zawsze możemy po prostu się zafidować znowu, nie? To oczywiście może potrwać, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Jeszcze takie pytanie właśnie architekturę. Niestety mamy takie proste, że Elasticsearch przy dużej ilości danych dostarczanych czasem gubi. Tak. Coś z przodu jeszcze przed Elasticsearchem wstawiać jakąś bazę w pamięci, czy coś z tyłu? No tak, oczywiście, mówiłem. Tak samo tak działa Lucene w ogóle. Elasticsearch robi to, podejrzewam, daje część swoich rzeczy. Nie znam kodu Elasticsearcha tak dobrze, to odpowiedź, wpomnę to pytanie, ale one zawsze są batchowo feedowane. Co więcej, w przypadku Elastica to nawet nie masz wpływu, kiedy one są zafeedowane, bo o ile jeszcze w Solarze, Solar ci eksponuje możliwość robienia commita, którą posiada oczywiście Lucene jako psa. Tak, Elasticsearch już nie. Elasticsearch ma tylko swoje jakieś takie polityki, kiedy po ilu dokumentach czy po jakim czasie zafiduje indeks. I to generalnie jest możliwe, że jeśli filujesz dużą ilość danych, a przede wszystkim filujesz je w dużym, szybkim tempie, to coś się stanie, co powoduje, że zgubisz te dane, nie? Dlatego, jak już wspomniałem, to nie jest dobre miejsce trzymania danych. Są mechanizmy, tak jak właśnie inne bazy robią to zna. Da się przecież to. Da się, tylko. Procesorze teraz mówisz, tak? Mhm. No bo to generalnie to nie jest taki błysk, nie trzeba tego używać. To można zrobić tak, żeby to było per dokument? Nie, właśnie nie, bo tak, nawet jak będziesz feedować, to i tak nie gwarantuje ci, że commit będzie. Będziesz tworzył segment za każdym. Albo zapisze i zrekrutuje, albo dostaniesz rejecta, no to jest konsystent. No, być może tak. Wiesz co, powiem ci, że nie znam tego dokładnie. Przeczytałem raz, przyznam, test Jepsena, jak to wyglądało. Teraz go nie zacytuję, ale odpowiedzią na to, co mówisz, może być faktycznie jego test, przepraszam. Jepsen to nie jest człowiek, który napisał ten test. Jepsen to są testy, nie wiem, czy kojarzycie, trójkąt CAP. To jest Consistency, Availability i Partition Tolerance. To jest po prostu trójkąt śmierci, jeśli chodzi o wszelkie rodzaje rozproszone aplikacje. I wszystkie bazy, czy nie bazy, z tyłu, czy wyszukiwarki mają swoje gwarancje, jeśli chodzi o ten trójkąt, bo to jest jeden z tych, wybierz dwa, a nie trzy. Czasami wybierz zero w niektórych przypadkach, ale generalnie każda baza mówi, że jest consistent i jest partition tolerant, konsystencja waby itd. Jeden człowiek, nie mogę sobie za Chiny, nigdy nie zapamiętam jego nazwiska, dlatego że użył słowa Jepsen i to będę zawsze pamiętać, wyczytał w piosence Call Me Maybe, którą może kojarzycie, Carl J. Jepsen, że to jest piosenka o komunikacji w systemach rozproszonych. Jest to tam wytłumaczone, żeby nie było, polecam. I stworzył taki zestaw testów Jepsen, właśnie na podstawie nazwiska tej piosenkarki, w którym testuje te zapewnienia, przy okazji sprawdzając, jak faktycznie się spełniają w innych realiach, czyli właśnie co się dzieje, jak padają maszyny w Elasticsearchu, czy dane są tracone, czy nie. Na naszych kotowiacach faktycznie czasami były tracone, nie? Ale to znowu mogło wynikać z konfiguracji. Ja akurat przy tym nie siedziałem, więc nie jestem w stanie powiedzieć więcej. Znowu polecam, żeby pójść do tych testów. Są naprawdę świetne. Tam jest to z tego cała masa. Wszystko, co wychodzi i udaje, że trzyma jakieś dane, jest przetestowane przez tego człowieka. I jest przetestowane tak, że ludzie płaczą, naprawdę. Także więcej niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Jest to na pewno możliwe, bo widziałem przypadki, że są. Nie polecałbym trzymać danych, ale znowu, jeśli mówimy o analizie danych, nie wyszukiwalce, nie możemy gubić rzeczy. Takie rzeczy musimy sprawdzać, ale jeśli mówimy o analizie danych, to jest bardzo niewielka szansa, że to, co zgubimy w normalnym działaniu, jeśli cokolwiek, to faktycznie wpłynie na jakieś dane, jakoś na naszą analizę. Statystyka raczej to nam tam załatwi. A przynajmniej miejmy taką nadzieję i liczmy, że będzie dobrze. No jak to na razie robię? Chyba działa, ale z drugiej strony moje wyniki mogą zostać, wiesz, zniekształcone przez zgubione dokumenty, jeśli nigdy nie dowiem. I tak podsumowując, to o czym była mowa przed chwilą, to nie jest dobre miejsce do trzymania danych, czyli jeśli już nawet z opóźnieniem te dane się pojawią, to rzeczywiście nie mogę ufać. Znaczy tak, ja bym nigdy w życiu... Właśnie consistent data. Consistent nigdy. Znaczy, w sensie to jest akat, to masz więcej niż pewność, ale to jest jakby przychodzi z terytorium. Za to może się inaczej wyrażę. Nigdy w życiu z Elastica nie zrobiłbym nam coś, co się nazywa single source of truth. Żadne absolutnie. Elasticu zawsze bym zapisać wtórne dane. Zawsze, za każdym razem. Przeanalizowane, przerobione i tak dalej. Zawsze z drogą odzyskania, ale nigdy jako pierwsze i ostatnie źródło informacji. Przynajmniej nie, jeśli faktycznie zależy mi, że te dane były spójne. Do tego mam inne bazy danych i na pewno nie mam z tym najmniejszego problemu. Coraz częściej my zaczynaliśmy od tego, że w Solarze trzymaliśmy dane.
to jest generalnie nie jest zbyt wydajne, bo przynajmniej dotychczas Solar nie działał tak dobrze jak w wyciąganiu danych, jak inne bazy danych. Co jest istotne, to czym nie powiedziałem w sumie. Lucene zapisuje dwie informacje, może nie powiedzieć informacje. Token to jest jedna z tych informacji, a druga to jest źródło. Źródło to jest kompletny dokument, który trafił do Lucene. Teraz, jeśli chcemy mieć wydajność, to źródła nie trzeba zapisywać, nie powinniśmy zapisywać. To może wydawać się dziwne, dlatego że to nie są informacje, które są w tym samym miejscu nawet tak naprawdę. Jest indeks i jest obok, co jest źródło, więc źródło teoretycznie dokumentu nie powinno wpływać zbyt mocno na wyszukiwanie, ale ponieważ to idzie po dysku i generalnie nasz indeks robi się przez to bardziej taki rozepchany, to jest coś, co ktoś mi opisywał jako rozepchany, to wpływa faktycznie na szybkość wyszukiwania. W wielu miejscach raczej to się robi na zasadzie jakiegoś item store'a czy czegoś, co zawiera te informacje i Solar jest traktowany jako wyszukiwarka. Teraz powiem Ci, że tak często nie jest. Aktualnie używam faktycznie Elasticsearcha również jako źródło informacji, na widoki oczywiście. To jest, no, to nie jest moje jedyne źródło informacji, ale to jest, ale serwuje mi dane na widoki i jest, na razie mi to działa jakoś. Nie, nie mam problemu z wydajnością tutaj zbyt dużo, więc nie mam co narzekać. Faktem, przykłady, które opisuję, dotyczą się analizy. Jak tam zapytanie będzie trwało wolniej, no trudno. To jest coś, jakby z czego się spodziewam, nie? Jeśli coś mam, jakiejkolwiek analizy mam zaprezentować użytkownikowi na froncie, to ja prawie zawsze zrobię to w ten sposób, żeby te dane już były w indeksie. O ile to jest oczywiście możliwe, nie? Więc wszelkiego rodzaju, właśnie tak jak przykład z tym artykułem, w którym zapisuję sobie chmurę tagów, no to ja zrobię to tak, żeby ten artykuł już miał tą chmurę tagów, ewentualnie raz na jakiś czas będę aktualizował, żeby ten dokument zawierał też nowe informacje, które się pojawiły w międzyczasie, ale nie będę robił tego online. Jeszcze pytania? Jakieś? A jakieś narzędzia, używacie jakieś narzędzi do badania rezultatów, na przykład zapytań? Co, przez to rozumiesz? Dlaczego został na przykład taki wynik zwrócony na inny? Tak. Albo na przykład do badania, dlaczego na przykład rezultat został bardziej skorowany niż... Tak, jak najbardziej. To jest... Mamy sobie w firmie, chciałeś coś dokończyć jeszcze? Chciałeś jeszcze powiedzieć coś, bo przerwałem ci chyba. Mamy w firmie wręcz cały zespół, który właściwie robi głównie to, a przynajmniej w połowie robi to. Zespół się nazywa Bestman, żeby nie komplikować sobie życia. Przepraszam, teraz nagrywa się dalej? Mogę być. Nie, już wiesz, zmienili nazwę, teraz już się nazywają Bestman. Znaczy już od dawna się nazywają bez możliwości, powinien o tym pamiętać. Ale zajmują się bardzo dużo, właśnie w tej dużej części tym, co właśnie mówisz. I teraz tak, możemy podejść od pierwszy, taki najprostszy krok, co możemy zrobić w tym temacie. Jeśli mamy nasze defaulty, czyli TF-IDF jest królem, to jesteśmy w stanie zarówno w Elastiku, jak i w Solarze, jak i w czystej Lucene włączyć opcję coś w stylu explainer. Nie pamiętam dokładnie, jak się... debug, dokładnie. A, to wiesz. tak. Debug jest, która po prostu pokazuje Ci, jak wyszedł wynik działania wektorowego. Ten vector space model, jak został przeliczony poszczególne elementy, podając, co zostało podbite, jak... Bo ten TF-IDF, który przekazałem, to jest dość proste określenie, tam jest chyba 5 czy 6 komponentów tego obliczenia i pokazuje nam każde, jak ono wyszło. I teraz możemy pójść oczywiście krok dalej, bo to jest nie wszystko. TF-IDF to jest najprostszy scorer, ale powinniśmy też analizować te, ale rzadko jest przydatny aż tak bardzo jak no rzadko jest przydatny w takim miejscu jak Allegro, co by tutaj dużo oszukiwać. TF-IDF korzysta tylko i wyłącznie z danych, które znajdują się w indeksie. Nie idzie nigdzie w świat, żeby w jakiś sposób je wzbogacić, to już jest nasza brocha. I oczywiście wzbogacanie musi nastąpić, żeby to miało sens. Musi nastąpić pod względem jakości oferty, pod względem jakości dokumentu tutaj dokładniej określono przez czynniki zewnętrzne tak naprawdę, bo sam indeks nie powie nam nic na temat jakości osoby, która umieściła dany dokument, na temat tego, czy informacje zawarte mają sens w świecie i tak dalej. Dlatego bardzo często dodaje się dodatkowe informacje w indeksie, które tworząc własny scorer, pozwalają na lepsze dopasowanie do tego, co użytkownik faktycznie by chciał. I to mówię, zadziała właśnie w taki podwójny sposób. Z jednej strony analizujemy samo zapytanie, żeby zobaczyć, co nam zadziałało, co nam podbiło i tak dalej, jakie frazy złapały, a z drugiej strony analizujemy resztę świata tak naprawdę, żeby zobaczyć, żeby dołożyć do naszego wyszukiwania, naszego scorera informacje, które mogą spowodować, że dokument zostanie lepiej znaleziony, czyli jak w przypadku naszym częstym ofert. Czy to jest tak XML-a z rezultatem i ktoś tam siedzi i czyta. Wiesz co? Tak, znaczy ja nie powiem Ci więcej, bo nie jestem częścią zespołu. Tutaj są ludzie, którzy powiedzieliby Ci o tym
to bym mógł gadać przez 4 godziny na ten temat. Ale do obu rzeczy są używane też dodatkowe narzędzia. Na pewno istnieją takie narzędzia jak Look, które wspomagają właśnie proces samej analizy, czyli tego wewnątrz jeszcze Lucene, które ładnie opisują, co się dzieje, pozwalają na fajną wizualizację właśnie takich rzeczy. Marvel coś takiego posiada na pewno. Scope chyba też pozwala, a generalnie Elastic, nie Scope nawet, ale Elastic pozwala na testowanie analizatorów po prostu, sprawdzanie jak one się zachowują. Co więcej, Elasticsearch ma jeszcze ciekawą funkcjonalność na zasadzie perkulacji. Perkulacja to jest odwrócenie zapytania. To jest tak, coś takiego, że indeksujemy sobie ileś zapytań do perkulatora, bo tak się nazywa to narzędzie, i później jak dokument jest indeksowany, to perkulator nam zwraca zapytania, które zmaczowały ten dokument. Czyli możemy też zrobić to na tej zasadzie, że mamy jakieś swoje zapytania i sprawdzamy, które dokumenty, które do nas trafiają, się do niej łapią. Do analizy rzeczy związanych z tym zewnętrznym rankowaniem dokumentów oczywiście służą wszelkie rodzaje narzędzia analityczne, czy po prostu wiedza analityczna, biznesowa. Tutaj to jest już wiadomo zupełnie inny temat. Mówię, no więcej musiałbyś pogadać z ludźmi, którzy nas to robią. Chociażby, może ci go kojarzysz, nie wiem, czy on właśnie był ostatnio, albo nie pamiętam, albo przynajmniej będzie, może, nie wiem. Adam Duczek, jeden z organizatorów policjańskiego Dżuga, bardzo mocno działa w tym zespole, więc jakbyś go spotkał, polecam z nim o tym pogadać. Jestem pewien, że stanie dużo powiedzieć. Co więcej, Adam miał okazję, i czegoś się pochwalił z Kuba, na tym internecie, napisać parę publikacji z Dawidem Weissem. Także myślę, że coś wie na ten temat. Strzelam. Nie chwali się często, ale zakładam, że wie, albo przynajmniej, nie wiem, robił mu korektę. Pewnie nie. Przepraszam, Adam. Pytania jeszcze? Mam jeszcze ogólnie jakiś czas? Póki mają czas, to mamy czas. Dobrze, jeszcze mamy czas, możecie pytać, jeśli macie jakieś pytania. Nie. Znaczy na pewno nie, jeśli działasz w Javie. Nie będę. Mówię, że nie też dlatego. Znaczy tak, zacznijmy od perspektywy. Jeśli jesteś w Google, to tak. Google, mamy ludzi z Google u nas w firmie. Zresztą mój szef jest byłym site managerem Google'a. I oni mają wszyscy, wiemy od nich to, że mają absolutnie wszystko swoje, łącznie z językami programowania. Wiecie, hipster programming, przychodzą do nas ludzie na rekrutację, no programowałem w trzech językach, ale na pewno o nich nie słyszałeś. To nie jest żart, to prawie tak było, znaczy to jest pół żart. Mają swoje bazy bigtable'owe, mają swój silnik do SQL-a, akurat, który znaczy przynajmniej opływają biały papier o nim. Mają oczywiście też swój engine do wyszukiwania, albo 40 engine'ów. Jak się możecie domyślić, w Allegro nie jest stosowany jeden silnik do wyszukiwania. Nie mamy jednej wyszukiwarki do wszystkiego, zresztą to chyba przebrzmiało. Mamy instancję Elastica, podejrzewam, że mamy już teraz po 40, jeśli nie więcej. Znaczy indeksów Elastica na produkcji. Także Google ma wszystko swoje, więc jeśli jesteś w środku, to nie będziesz myślał o Lucene, chyba że kopiując informacje. Znakomita większość narzędzi, które jest gdzieś związana z światem Javowym, jest oparta o Lucene, jeśli chodzi o full text search, czasami w miejscach, których byście to nie spodziewali. Nie wiem, czy kojarzycie taką bazę jak Neo4j. To jest baza grafowa. Jej podstawą jest właśnie Lucene. Jest pod spodem tego wszystkiego. Microsoft miał swoje rozwiązanie, właściwie na końcu swoje, tylko wykupione, czyli Fast. Ale ono chyba nie skończyło dobrze. Znaczy, ono chyba działa jeszcze, nie? Fast. Chyba działa. Znaczy, nie pracuję już tam, gdzie pracowałem z Fastem, ale wydaje mi się, że dalej żyją, więc... Z open source'owych rozwiązań absolutnie nie widziałem nic, co miałoby gdziekolwiek być w pobliżu. Swojego czasu jeszcze był taki indekser jak Sphinx. Ale nie mam teraz na pojęcia, czy jest rozwijany. Był jeszcze, jest... Jakbym poszperał w pamięci, to znalazłbym jeszcze kilka przykładów, które gdzieś tam istniały, ale głównie umierały. Problem jest taka, że no, niestety też to jest problematyczne w przypadku samej Lucene, jeśli ona była tłumaczona na inne języki, bo jak nie wiem, zdajecie sobie sprawę pewnie z tego, jeśli mam jakąkolwiek bibliotekę, która jest javowego języka tłumaczona na inny język, to nie ma szans, żeby ten port utrzymał się długo. Może nie licząc Hibernate'a, który faktycznie gdzieś tam chyba w dotnecie nawet jeszcze istnieje. Tak, wszelkie rodzaje porty C, Lucene, czy innego rodzaju magiczne rzeczy, one zniknęły bardzo szybko. Także open source'owo wydaje mi się, nawet tak bym bardzo mocno sądził, że tak jest, że Lucene i oczywiście to, co jest na nią oparte, przede wszystkim to, co jest na nią oparte, jest dość mocno wykorzystywane. Najlepszy przykład taka firma jak Netflix wykorzystuje zarówno Instalara i Elasticsearcha w swoich działaniach, ale ciężko jest mi znaleźć coś, co naprawdę więcej działa z analizą danych przynajmniej o użytkownikach niż faktycznie Elastic. Ma niesamowite algorytmy rekomendacyjne. Także raczej bym powiedział, że ten. Zresztą po coś dzień. Jeszcze jakieś pytanie? Chciałbym
pytanie, czego używaliście wcześniej? Przed czym? Wiesz co, jestem w firmie 5 lat i od tych 5 lat widziałem tylko dwa indeksy, to jest właśnie Sphinx i Solar. Sphinx oczywiście nie jest oparty na Lucene, Solar już jest, więc to było tyle, ale w momencie jak wszedł Solar, to Sphinxy bardzo szybko pomierały, już właściwie nie ma... Właściwie to teraz Sphinx się kojarzy, już nawet nie się kojarzy z wyszukiwarką, bo teraz Sphinx się kojarzy jakimś tam engine'em do generowania dokumentacji. Nikt nie pamięta w ogóle, że Sphinx to kiedyś oznaczało wyszukiwarkę. Więc tak, to był Sphinx. Teraz jest Solar jako główny indeks, ale coraz więcej indeksów tych pobocznych przychodzi na Elastic, albo od razu zostaje na Elasticu i wydaje mi się, że pewnie prędzej czy później nasz główny też pójdzie. Nie jest łatwo go przenieść, tak się można domyślić. Nasza główny codebase, niestety jeszcze główny, to jest stareńki PHP, który nie jest łatwo podmienić silnik wyszukiwarki, naprawdę. Ale już bardzo dużo zrobiliśmy, żeby go nie korzystać i już ten główny indeks właściwie nie jest wykorzystany przez tą aplikację monolityczną. Weszliśmy w mikroserwisy i te mikroserwisy już możemy łatwo podmienić na coś innego. A chociaż pewnie tam znajdzie się 15 miejsc w kodzie zaszytych, który korzysta jednak z tego Solara gdzieś tam i coś się stanie, to jest tu masakra naprawdę. Czemu ludzie to zrobią? Więc tak, to była odpowiedź. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. To jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się udało.